Dzień dobry, test, test. Dajcie znać, czy mnie słychać, czy mnie widać. Czy nie jest za cicho, czy nie jest za głośno. Cześć Marcin, cześć Patryk. Ok, słychać, ale nie ma przysterowania, jest ok. Patryk był tydzień temu na webinarze o tym samym zresztą tytule i pisze, że zawsze będzie na moim webinarze, bo przygotowuje się do własnej budowy. Więc myślę, że nawet dzisiaj coś będzie troszkę innego niż tydzień temu, więc postaram się być trochę różnorodnym. Ciut głośniej, nie ma problemu, słuchajcie. Mam jeszcze zapas. Dobra, lekko pogłośniłem, oby nie było. A tutaj muszę tylko zmniejszyć sobie. Dobra, powinno być lepiej. Jak będzie jeszcze cicho, to mam jeszcze możliwość dania głośniej, ale boję się, że będzie przesterowanie. Cześć wszystkim. Słuchajcie, dwie minutki, niech się wszyscy zbiorą. Chcę mieć pewne, że wszyscy dotrą. Tydzień temu mieliśmy awarię. Okazało się, że serwery nie wytrzymały dosłownie i dopiero chyba 20 czy 30 minut później udało się odblokować stronę. W tej chwili jesteśmy na innym serwerze, więc widzę, że już jest dobrze, więc super. Aleksandra pisze, cześć, czekałam na ten webinar cały dzień. Cieszę się bardzo, super. Patryk pisze, że coś muszę poprawić, bo mam cię tylko po lewej stronie w głośniku. Wiesz co, to nie moja wina. Mam mikrofon, więc nie mam nawet możliwości sterowania lewo-prawo. Chyba, że... Momencik. Może. Możliwe. Poczekajcie chwilę. Tak, to jest rzeczywiście coś u mnie. Cześć, cześć. Słuchajcie, pół minuty zaczynam. Zobaczę, czy jeszcze jestem w stanie przestawić tak, żeby mój głos był na obu kanałach, lewym i prawym. Jeżeli się nie uda, no to trudno. Ale może się uda. No mam OSD. Dobra, słuchajcie, powoli zaczynamy. Nazywam się Sławek Zając i pomagam osobom, które chcą się wybudować. Zanim zacznę, chciałbym się dowiedzieć, dlaczego tutaj jesteście, czy ktoś dopiero myśli, czy budować dom, kto z was już ma działkę, a może ktoś już nawet zaczął budowę. Napiszcie trochę o sobie, jaki w tej chwili jest wasz status, tak, jeżeli chodzi o budowę waszego domu. Za cicho jest. No dobra, no to jeszcze głośniej. Dobra, zmieniłem teraz. Jest w mono, więc powinno być dobrze. Może napiszę, że trochę głośniej. Dobra. Okej, słuchajcie. Jakby było za głośno, dawajcie znać. Dobra, zaczynamy. Czat mam przed sobą na jednym monitorze, więc wszystko będę widział. Dobra, słuchajcie, więc trochę o mnie. Widzę, że parę osób jest już na czacie, które mnie znają, ale myślę, że większość z was mnie nie zna, trafiły na mój webinar z innego źródła. Nazywam się Sławek Zając i już od 8 lat pomagam osobom, które marzą o budowie własnego domu. Pomagam wybrać działkę, wybrać projekt, pomagam ustalić szczegóły z wykonawcami. No i głównym moim zajęciem, które widać w internecie, jest to prowadzenie bloga budowlanego, na którym piszę dużo artykułów na temat tego, jak ogrzać dom, jaką wybrać wentylację,
I jeżeli nie byłeś na moim blogu, bardzo zachęcam. To, co mnie wyróżnia i to, co wyróżnia moje materiały, to to, że nikt za mną nie stoi, nie mam żadnego szefa nad sobą, nie sponsoruje mnie żadna firma, żadne biuro projektowe. To pozwala mi udzielać rzetelnych, obiektywnych rad, bo po prostu no, jestem obiektywny, tak? Tak więc zachęcam bardzo. I jakiś czas temu wydałem moją książkę, w której opisałem większość rad dla osób, które chcą się wybudować. Książka nazywa się Jak się wybudować i nie zwariować. Drugie wydanie tej książki zostało wydane 3 miesiące temu i bardzo zachęcam Was do jej przeczytania, bo tam jest naprawdę dużo fajnych, rzetelnych informacji, ale o książce jeszcze będzie więcej, ponieważ podczas tego webinaru będę miał dla Was parę niespodzianek. Na ekranie widzimy mój także fanpage na Facebooku, także zachęcam, bo tam są też dodatkowe materiały, które są przydatne dla wszystkich. Dobra, piszcie, słuchajcie pytania, potem będę odpowiadał. Co jeszcze? Prowadzę podcast Jak się wybudować, który jest dostępny na Spotify, na iTunes, także na moim blogu. Już jest 16 odcinek. Będzie ich, mam nadzieję, jeszcze więcej. Im więcej tworzę, tym się bardziej rozkręcam i zapraszam na mój kanał Jak się wybudować. Na razie są tam długie filmy i głównie tam są omówione moje arkusze kalkulacyjne różnego rodzaju na temat tego, jak na przykład obliczyć opłacalność fotowoltaiki, ale zamierzam już za chwilę robić krótkie filmiki, takie kilkuminutowe, które będę opisywał no, wszystko to, co jest niezbędne do budowy, tak więc zachęcam do zajrzenia na mój kanał. Cześć wszystkim jeszcze raz, widzę, że sporo osób. Cześć Emil. O, chyba ty też byłeś tydzień temu, albo przypadkowo to samo imię. Słuchajcie, więc dzisiejszy webinar będzie podzielony na 6 części, plus 7 taka bonusowa, gdzie będę mówił o ogrzewaniu domu. Po każdej części, po każdym kroku będzie czas na zadawanie pytań i na odpowiadanie na te pytania. Na te pytania, które będzie można odpowiedzieć od razu, odpowiem właśnie po zakończeniu danego kroku, a jeżeli jakieś pytania będą wymagały dłuższej odpowiedzi, to zostawię je pod koniec szkolenia. Myślę, że całość zajmie mi godzinę 10 plus odpowiedź na Wasze pytania, aczkolwiek no, w zeszłym tygodniu szkolenie trwało ponad 2 godziny, bo tyle było pytań, tak więc nie wahajcie się, pytajcie. Ok, krok numer 1. Jaki dom wybudować? Niezależnie od tego, czy mamy działkę, czy jeszcze tej działki nie mamy, decyzja o tym, jaki dom trzeba wybudować, jest najważniejszą decyzją i pytań, które trzeba sobie postawić przed wyborem projektu, czy w ogóle przed tym, jaki dom chcemy wybudować, jest bardzo dużo. Kiedyś tego nie doceniałem, wydawało mi się, że wystarczy wiedzieć, jaka będzie powierzchnia domu, tam mniej więcej jakieś tam powierzchnie pokoju sobie rozrysować i to wystarczy. I dopiero później dotarło do mnie, że tych takich pytań szczegółowych jest naprawdę bardzo dużo. Ale zacznijmy od powierzchni. Jaka powierzchnia powinna być w domu? Może być, są dwie odpowiedzi, albo nie za mała, albo nie za duża. Z jednej strony powierzchnia domu naszego nie powinna być za mała, bo na przykład być może planujemy więcej dzieci. Być może mamy jakieś hobby, które nam wymaga nam jakiegoś dodatkowego miejsca na to hobby. Może lubimy majsterkować i potrzebujemy tam kilka metrów kwadratowych powierzchni na właśnie na jakieś sprawy, czy to męskie, czy to damskie. W związku z tym ja na początku radzę zrobić takie zestawienie tego, co tak naprawdę potrzebujemy w domu. Czyli na przykład, jeżeli mamy to salon, to spróbujmy określić, ile metrów. Jeżeli pokoje dziecięce, także. Taka wskazówka, pokoje dziecięce o powierzchni 8-10 m2 są najtańsze, no bo każdy metr kwadratowy domu oczywiście kosztuje kilka tysięcy złotych. Ja mam pokoje 10 m2 i wiem, że one będą na styk wystarczające, tylko trzeba sobie zdawać sprawę, że no oczywiście jak mamy małe dziecko, to te 10 m2 to jest duża powierzchnia, ale za te 10-12 lat, kiedy no dziecko będzie się rozrastało, będzie przyjmowało swoich znajomych, będzie potrzebowało miejsca do odrabiania lekcji, do zabawy, no to jeżeli mamy budżet, to warto przemyśleć pokoje większe, po 12 metrów, po 15 metrów kwadratowych. Wszystko zależy od naszych oczekiwań i naszego budżetu. Co warto jeszcze przemyśleć? Kwestie na przykład kuchni. Czy kuchnia ma być otwarta, czy zamknięta?
kuchnia otwarta, no to możemy mieć w kuchni bałagan i żaden z gości tego nie zobaczy. Kuchnia otwarta to więcej przestrzeni, ale też jest jakieś ryzyko, powiedzmy, tego, że ktoś może dojrzeć, co tam w naszej kuchni się dzieje. To też wszystko zależy od naszego stylu życia, tak? Czyli jaka kuchnia otwarta czy zamknięta. Warto od razu pomyśleć, po której stronie domu ma być kuchnia. Czy po stronie północnej, znaczy inaczej, czy po stronie tam, gdzie jest wejście do domu. W ten sposób robimy obiad, robimy kolację, widzimy po prostu, jak ktoś dzwoni, kto jest po drugiej stronie płotu. Czy jednak wolimy mieć kuchnię po stronie ogrodu, tak żeby mieć po pierwsze blisko na taras i na ogród, a po drugie widzieć dzieciaki, które biegają na ogrodzie właśnie z kuchni. Co jeszcze? Warto przemyśleć kwestie sypialni, garderoby i łazienek. Przede wszystkim, czy chcemy rozdzielać łazienkę rodziców od łazienki dzieci? Czy chcemy mieć łazienkę na przykład zaraz przy naszej sypialni? Czy ma być to połączenie typu sypialnia, jakaś garderoba i z garderoby przez sypialnię, znaczy przez garderobę przechodzimy do łazienki i to jest tylko łazienka tylko dla rodziców? Zachęcam bardzo, moim zdaniem to jest takie w ogóle absolutne minimum w domu, aby na każdej kondygnacji była przynajmniej jedna łazienka, a na dole dodatkowo WC i najlepiej WC z dodatkową kabiną prysznicową. Dzięki temu goście korzystają z WC i nie wchodzą do strefy prywatnej rodziców, dzieci. A po drugie, jeżeli na przykład wieczorem będzie kolejka do łazienki, domowników będzie nagle więcej, to warto mieć jeszcze właśnie WC z kabiną prysznicową, tak żeby ktoś mógł po prostu szybko się umyć i iść spać, czy też to też ułatwia poranki. Tak więc przy domu parterowym warto mieć łazienkę i WC na dole, przy domu piętrowym warto mieć dwie łazienki. Każda łazienka na jednej kondygnacji plus WC. Zerknę tylko na wasze pytania, bo to widzę już jest sporo. Jest o systemie gospodarczym, o czym będzie trochę później. Jeszcze odrobinę głośniej. Dobrze, jeżeli ktoś powie mi, że jest za głośno, to trochę ściszę, dobra? Okej. Więc to tak na wstępie. Ważna rzecz oczywiście jest taka, czy chcemy wybudować dom parterowy, piętrowy czy z poddaszem. I osobiste preferencje. Ja mam dom parterowy, głównie dlatego, że przekonała mnie do tego moja żona, która mieszkała no, dobre kilkanaście lat w domu rodziców, w domu szeregowym, gdzie były trzy piętra i powiedziała mi tak, albo się budujemy, albo budujemy dom parterowy, albo zapomnij o budowie. No to wyjścia nie miałem i powiem wam, że to był strzał w dziesiątkę, ponieważ nie muszę chodzić po schodach, wszystko jest na parterze, jest super. Natomiast no pytanie jest, co jest droższe, tak? Czy dom parterowy, czy dom z poddaszem, czy dom piętrowy. Według mojej wiedzy, próbowałem do tego podejść parę razy, można stwierdzić, że dom parterowy będzie droższy od domu piętrowego albo z poddaszem o tej samej powierzchni użytkowej. Ale, aby to móc porównać, trzeba mieć dwa projekty. Chodzi o to, że dom parterowy to jest więcej fundamentów, czyli większy koszt fundamentów, większy koszt dachu, czyli więcej materiału, więcej robocizny. Ale jeżeli budujemy się w górę, no to mamy tak, koszt wykonania schodów, wykończenia tych schodów, koszt powierzchni, którą straciliśmy na rzecz tych schodów i tak naprawdę jeszcze co, musimy wtedy mieć strop, na przykład terliwa, jakiś monolityczny choćby nawet, który jest droższy od stropu drewnianego, który moglibyśmy mieć w domu parterowym. Więc te różnice w kosztach między domem parterowym a piętrowym, powiedzmy, że się zacierają. Dom parterowy będzie oczywiście trochę droższy, będzie wymagał prawdopodobnie większej działki, żeby on się zmieścił, ale prawda jest taka, że jeżeli budujemy dom na 30 lat, no to jeżeli nie chcemy mieć schodów w domu i czujemy, że to będzie męczące, że to teraz, czy na przykład na starość, no to nie warto moim zdaniem oszczędzać, warto wybudować dom parterowy, niż oszczędzać każdą złotówkę. Moim zdaniem oszczędności mogą być na innych etapach, czyli na przykład wybrać taki projekt, który będzie tani w budowie, czyli prosta bryła, dom, dach dwuspadowy, bez jakichś tam fikuśnych rozwiązań, taki dom powinien być całkiem tani w budowie. Mariusz pisze, że mnie również interesuje dom parterowy, ale z piwnicą. Czy mogę liczyć na polecenie dobrego projektanta? Mam kilku projektantów, napisz mi proszę maila. O, tutaj jest mój mail. Zobaczymy, gdzie się budujesz i zobaczymy, czy kogoś mogę ci polecić, czy też nie. Jeżeli chodzi o piwnicę,
To oczywiście jest też pytanie, czy warto mieć piwnicę. To jest tak, piwnica jest droższa od pójścia w górę. Jeżeli jeszcze masz jakieś warunki gruntowe na działce niekorzystne, na przykład wody gruntowe wysokie albo jakieś inne rzeczy, to piwnica będzie po prostu bardzo droga, bo trzeba taką piwnicę odpowiednio zabezpieczyć przed wodą i wilgocią. W związku z tym, jeżeli mamy możliwość, lepiej iść w górę, bo jest taniej. Piwnicę zrobiłbym wtedy, kiedy po pierwsze nie mamy możliwości pójść w górę, na przykład przepisy nam zabraniają w tej lokalizacji budować piętro, o czym za chwilę będzie zresztą. Na przykład wybudowałem piwnicę wtedy, kiedy mi już brakuje powierzchni, tak? Czyli wykorzystałem już jedną kondygnację i drugą i potrzebuję jeszcze więcej powierzchni na konkretne zastosowania, wtedy tak. I trzecia rzecz, jeżeli mam działkę nachyloną pod jakimś kątem, gdzie ten koszt piwnicy wcale nie będzie drogi, tak? Bo wbije się jakby w działkę tą piwnicą i będzie realizacja tej piwnicy całkiem tania. W innych przypadkach raczej nie. Ogólnie przestrzegam przed wybudowaniem za dużych domów, tak? Bo mówiłem o tym, żeby nie budować domów za małych, bo brakuje tej przestrzeni czasami. Uważam, że taka minimalna, rozsądna wielkość domu wynosi około 80-85 m2. W wielu przypadkach taki metraż jest wystarczający, chociaż wiele osób mówi, że to jest taki mały dom, w ogóle to bez sensu, ale 80-85 metrów to jest duże mieszkanie, w związku z tym domu takiej powierzchni wielu rodzinom po prostu wystarcza. Ale z drugiej strony nie warto budować za dużego domu. Często mówią ludzie, że jak się dzieci wychowa, to zostaną z rodzicami, więc budujemy dom większy. Zwykle jest to niestety nieprawda. Dziecko osiąga pełnoletność i już go nie ma, tak? Budują dom, bo coś się przyda. Jakieś pomieszczenia dodatkowe dwa, bo kto wie, co będzie w przyszłości. No i te potem pomieszczenia raz, że nas kosztowały w budowie domu. I to dużo, bo 10-metrowy na przykład pokój, licząc na przykład 4000 zł za metr kwadratowy z wykończeniem, to oznacza, że takie 10 m2 wybudowanej przestrzeni na później, to oznacza wydatek 40 tysięcy złotych, to jest dużo pieniędzy. Poza tym takie pomieszczenie trzeba też ogrzewać, trzeba o nie czasami zadbać. W związku z tym naprawdę zachęcam do tego, aby dobrze przemyśleć, jakie pomieszczenia potrzebujemy i o jakiej powierzchni. Jeżeli chodzi o garaż, jakie mamy możliwości? Możemy nie mieć garażu, po prostu parkować samochód pod domem i powiem wam, że to jest super komfortowe. Jak ja mieszkałem przez 28 lat, no ale wtedy prawo jazdy miałem chyba tylko 8. No w każdym razie 8 lat miałem prawo jazdy i zawsze po zakupach się frustrowałem, bo nie mogłem znaleźć miejsca do parkowania w kamienicy, w której mieszkaliśmy z żoną. No i co z tego, że parking był nie blisko, jak trzeba było drałować 300 metrów z zakupami. To mnie troszeczkę denerwowało, tak? Więc nawet jakbym nie miał garażu w domu, to byłoby dla mnie super komfortowe to, że w każdej chwili miejsce obok domu jest wolne, tak? Że podjeżdżam pod dom, dwa kroki jestem w domu. Rewelacja. Natomiast oczywiście, jeżeli ktoś ma pieniądze, zawsze musimy patrzeć na pieniądze, to warto wybudować dom z garażem w tyle domu. Ja taki mam i chwalę sobie to rozwiązanie, ponieważ wjeżdżam zimą z zakupami do garażu, wychodzę z siatami, przechodzę przez spiżarnię do kuchni, rewelacja. Jeżeli ktoś planuje wybudowanie garażu bryle domu, proponuję, aby nie oszczędzał na miejscu. Znaczy, jak już budujemy garaż bryle domu, to starajmy się go zbudować trochę szerszy, niż byśmy chcieli. A to po to, że małe dzieci, jeżeli ktoś planuje, to aby wyjąć fotelik z małym dzieckiem, to trzeba otworzyć drzwi samochodu na całą szerokość, w związku z tym już się robi mało miejsca, a musimy mieć komfort tego dziecka, żeby je wyjąć. Jak będzie za wąski garaż, a tak ma mój sąsiad, no to będziemy musieli, wyobraźcie sobie, no pada śnieg, nie mieścimy się tym samochodem z otwartymi drzwiami, musimy zaparkować przed garażem, wyjąć dziecko, dać na przykład żonie czy mężowi, wsiadamy do samochodu i dopiero wjeżdżamy. No absurd, tak? A po drugie, ta przestrzeń w garażu na długiej ścianie pozwala nam umieścić tam regały, jakieś rowery, tysiące narzędzi i tak dalej. To jest super powierzchnia do wykorzystania, jakieś szafki na przykład. W związku z tym warto zmierzyć, jaka jest szerokość samochodu z otwartymi drzwiami, dodać jeszcze na przykład 2 metry szerokości, tak żeby było komfortowo, może nawet więcej, i wtedy tak się budować. Przy garażu dwustanowiskowym także to warto zrobić, wszystko pomierzyć. Nawet można jeszcze założyć, że na przykład za kilka lat będziemy mieli lepszy, większy samochód. Warto tak sobie założyć, że będziemy mieć coś większego, co też się powinno w garażu zmieścić. I od razu powiem, że to jest taki mit,
A propos tego, że niektórzy piszą, że spaliny z garażu wlatują do domu, jest to mit, to jest nieprawda. Nie wiem, co musiałoby być w tym domu, jaka wentylacja, żeby spaliny się cofały do domu. Są otwarte drzwi do garażu, samochód wjeżdża, spaliny są wyciągane przez, znaczy samoistnie przez bramę garażową, zamykasz bramę, gasisz samochód wcześniej oczywiście i koniec. Jest ok, nic nie ma prawa przechodzić. Dobra, i teraz tak. Ważna sprawa dla osób, które szukają działki, które jeszcze nie mają działki, to jest usytuowanie domu względem sąsiada. Jest to sprawa absolutnie niedoceniana i zaraz pokażę, jaki my też popełniliśmy błąd z żoną. Na szczęście niewielki, ale jednak dowiedzieliśmy się później, jak to jest. Mianowicie dom powinien być tak posadowiony na działce, aby wykorzystywał, jak się da, najlepiej światło słoneczne. W tym przypadku mamy dom, gdzie jest droga po stronie północnej, czyli wjeżdżamy samochodem od strony północnej, a od strony południowej mamy słońce, czyli na wschodzie rano nas budzi słońce po stronie wschodniej, potem sobie krąży po nieboskłonie od strony południowej, no i chowa się po stronie zachodniej. W związku z tym warto zrobić dom w taki sposób, aby pomieszczenia, które nie wymagają światła, spiżarka, schody, pomieszczenia techniczne, wiatrołap, być może nawet kuchnia, WC, były po stronie północnej, po co ma się to światło marnować, a po stronie południowej, gdzie jest słońce, salon, tak, pokoje dziecięce, pokoje dzienne, no bo wtedy jest przyjemnie. I już warto pomyśleć, gdzie będzie na przykład nasza sypialnia, bo w zależności od tego, czy lubisz wstawać rano, czy trochę później, czy wolisz, żeby słońce było w sypialni jak najpóźniejszą porą, no to jeżeli chciałbyś, żeby cię słońce budziło rano, no to będzie sypialnia po stronie wschodniej, ale jeżeli byś chciał, żeby sypialnia była jak najdłużej oświetlona wieczorem, będziesz chciał mieć sypialnię po stronie zachodniej. Więc to wszystko zależy od tego, co chcesz. I słowo na temat tarasu. Taras po stronie południowej wydaje się jak najbardziej ok. I jest ok, jeżeli jest osłonięty. To znaczy, że jest problem latem. Jeżeli taras jest nieosłonięty i słońce nam pada w samo południe, to niektórzy narzekają na to, że na tarasie się nie da wytrzymać. Jest za gorąco wręcz. Tak więc jeżeli planujesz taras po stronie południowej, po zachodniej, rozważ już teraz, nawet przed budową domu, posadzenie drzew, aby za kilka lat, jak już się wprowadzisz, będzie wszystko w porządku, będzie dom w pełni wykończony, aby te drzewa już dały jakiś cień po prostu. Natomiast jeżeli planujesz dom jeszcze z jedną kondygnacją, no to jest podobna zasada. Na północy pralnia, garderoba, schody, łazienka, korytarz, na południu pokoje. I inaczej, tak, działka może mieć także wjazd od południa. Nie jest nic z tym złego. Wszystko chodzi o to, nie ma złych działek. Znaczy, możesz mieć działkę z wjazdem na południe, ale masz taki projekt w głowie ułożony, że będzie ten projekt idealnie pasował na twoją działkę. W tym przypadku garaż może być od strony południowej, a te wszystkie inne pokoje mniej więcej tak samo, jak to rozrysowałem przed chwilą, ale salon może być po stronie północno-zachodniej, tak? Czyli wieczorem światło od strony zachodniej wpada tutaj przez okno do salonu, jest bardzo miło, a od strony właśnie północnej jest taras. Jest bardzo fajnie. Od razu taka informacja, jeżeli macie już projekt jakiś wymarzony, zobaczcie usytuowanie okien, wielkość tych okien, bo widziałem już projekty, które tego światła słonecznego nie wykorzystują. Do tego stopnia, że jest pomieszczenie, gdzie jest okno po stronie takiej, gdzie słońce tam praktycznie nie zagląda, zamiast na drugiej ścianie, gdzie byłoby najbardziej korzystne. Tak więc lepiej to też przemyśleć teraz, niż się denerwować na budowie. No bo wychodzę z założenia, że lepiej jak najwięcej kwestii przemyśleć przed budową domu, wtedy jest mniej nerwówki podczas budowy. I przy wjeździe na południe bardzo podobny układ, czyli pokoje po południu, po południowej stronie, reszta po północnej. Jeżeli chodzi o wjazd na działkę strony zachodniej, bardzo podobnie garaż czy też altanka może być po stronie zachodniej, pokoje, jadalnia, salon po stronie południowej, salon może być po stronie wschodniej i taras właśnie po stronie wschodniej. Zaręczam, że w ciepłe dni, nawet po południu, tutaj będzie bardzo, ale to bardzo przyjemnie. No i jaki taki mały błąd popełniliśmy? To jest projekt mojego domu. Jednej rzeczy nie doceniłem i to bardzo. Mianowicie ja lubię
jak jest w domu. Nie, może inaczej, ja nie wymagam tak dużej temperatury w domu jak moja żona, tak? Jak ja chodzę w krótkim rękawku, tak jak dzisiaj, to moja żona często zakłada jeszcze na to jakąś bluzę z długim rękawem. O czym jakby sobie chyba sobie tego, z tego nie zdawałem sprawy przed budową domu. A pomysł mieliśmy taki, że tutaj, tam gdzie jest dwójka, będzie gabinet mojej żony. Tak? Zanim jeszcze były dzieci, bo my się wybudowaliśmy, kiedy jeszcze dzieci nie było na świecie, ja zajmowałem dwunastkę, czyli byłem od strony południowej. Aby to pokazać, mniej więcej taki jest układ naszego domu. Na górze jest północ, na dole jest południe, no i jakby droga, która prowadzi do naszego domu, właśnie idzie tak pod skosem, czyli gabinet żony jest po stronie północnej, a ja po południowej. Co się okazało? Okazało się, że w momencie, kiedy ja pracuję po stronie południowej, to jest mi bardzo gorąco. Jest mi po prostu dobrze, bo lubię taką temperaturę, ale jest mi po prostu cieplutko. W tym samym czasie żona, która była ode mnie o 12 metrów, będąc i pracując po stronie północnej, było jej po prostu zimno. Było jej zimno. Zakładała jeszcze bluzę dodatkową, żeby mogła pracować. Od dwóch lat żona pracuje w gabinecie numer 3, czyli przez ścianę, czyli dosłownie 3 metry dalej i jej jest komfortowo, jest jej super, ponieważ jest ten gabinet po stronie północno-zachodniej, więc to światło, słońce ogrzewa tę ścianę, a ta ściana przekazuje ciepło do gabinetu. W tym gabinecie zwykle jest o te 3-4 stopnie mniej. Drobna rzecz, prawda? A tak ważna. Słuchajcie, czy macie jakieś pytania po tym pierwszym kroku? Monika pisała, zastanawiam się, czy wszystko jest do ogarnięcia od szukania działki po bezproblemową, szybką budowę. Tak, jest do ogarnięcia. Powiem jeszcze później jak, natomiast im więcej będzie czytała teraz na temat budowy, przygotowania, im więcej wiedzy pozyskasz teraz, tym lepiej. Chwileczkę, bo chyba mam problem z czatem. I się rozłączył czat niestety. Monika pisała, zastanawiam się, czy wszystko jest do ogarnięcia od szukania działki po bezproblemową, szybką budowę. Dobra. Tak, jest do ogarnięcia. Teraz już was widzę. Powiem jeszcze później jak, natomiast im więcej będzie czytała teraz na tak temat więc budowy, wszystko jest możliwe. Zaraz będę mówił o tym, jak sobie więcej wiedzy uzyskasz teraz. Ułatwić, oprócz kwestii tym lepiej, związanych z tym, że warto było wiedzieć, co się chce wybudować. Są pewne rzeczy, gdzie można sobie pewne sprawy ułatwić, ale zasada jest taka, albo tracimy czas, albo zastanawiamy się, czy wszystko jest do ogarnięcia, od szukania działki, albo musimy wydać problemową szybką budowę, żeby wybudować dom szybciej, tak, jest do ogarnięcia danego wykonawcy. Widzę. Powiem jeszcze później jak, natomiast musimy po prostu zaangażować więcej będzie czytała teraz, tak więc wszystko jest możliwe. Słuchajcie, zaraz będę mówił o tym, jak sobie więcej wiedzy uzyskasz teraz, ułatwić. Marcin pisze, że będzie miał dwa teraz, tym lepiej. Warto było wiedzieć, co się chce wybudować. Są pewne rzeczy, gdzie można sobie pewne. Kiedyś mi pisał czytelnik, że. Ale zasada jest taka, uparł się albo na to, żeby tracimy czas, albo zastanawiamy się, czy wszystko jest do ogarnięcia, od szukania działki, albo musimy wydać problemową, szybką budowę, żeby wybudować dom szybciej, jest do ogarnięcia danego wykonawcy. Widzę. Powiem jeszcze później jak, natomiast musimy po prostu zaangażować. Więcej będzie czytała teraz, tak więc budowę. Wszystko jest możliwe. Słuchajcie, zaraz będę mówił o tym, jak sobie więcej wiedzy uzyskasz teraz. Ułatwić. Marcin pisze, że będzie miał dwa teraz, tym lepiej. Warto było wiedzieć, co się chce wybudować. Są pewne rzeczy, gdzie można sobie pewne. Kiedyś mi pisał czytelnik, że. Ale zasada jest taka, uparł się na to, żeby tracimy czas, albo zastanawiamy się, czy wszystko jest do ogarnięcia, od szukania działki, albo musimy wydać problemową. Chwileczkę. Dobra, powinno być teraz dobrze, wydaje mi się. Nic nie klikałem. Napiszcie, czy jest OK. Jeżeli chodzi o kwestie. Dobra, udało się, super. No tak, coś namieszałem. Jeżeli chodzi o właśnie projektanta, mój czytelnik bardzo nie chciał mieć tarasu po zachodniej stronie, natomiast jego projektant powiedział, że jego tak w szkole uczyli i teraz musi być po stronie zachodniej. I on nie zrobi inaczej. Więc no, jak szukamy projektanta, to szukajmy kogoś, kto nas wysłucha i zaprojektuje dom dla nas, a nie będzie narzucał nam swoje rozwiązania, bo to jest naprawdę kiepska droga. Dobra, słuchajcie, krok numer dwa oczywiście, czyli działka budowlana. Jak znaleźć działkę budowlaną?
jak już wiemy, że jak ważna jest wiedza o tym, co chcemy wybudować, jaki typ domu i jak go sytuować, to teraz pokażę, dlaczego to jest tak ważne, ponieważ, no cóż, nie na każdej działce można wybudować to, na co mamy ochotę. Są różne ograniczenia związane z planem miejscowym lub warunkami zabudowy i to oznacza, że nie na każdej działce możemy wybudować to, co zamierzamy. I są naprawdę przeróżne zasady. Może być informacja o tym, jaka jest minimalna czy też maksymalna wysokość naszego budynku. Informacja o tym, jaka jest maksymalna, minimalna szerokość elewacji frontowej. Może być informacja o tym, jaki kolor dachówki musimy mieć w swoim domu. Zwykle jest tak, że jeżeli jest uchwalony plan miejscowy, który właśnie opisuje tę zasadę, no to gminie zależy na tym, aby w danej lokalizacji był utrzymany ład przestrzenny. Chodzi o to, żeby było miło, tak? Żeby te domy były w miarę podobne do siebie. Więc jeżeli na przykład widzisz przy ulicy 20 domów z dachem skośnym, a chciałbyś mieć dom dwa razy wyższy z dachem płaskim, no to jest bardzo marna szansa, żeby to się udało. To ma sens oczywiście, no bo nikt nie chciałby kupić domu, a za 3 lata widzieć, jak z tyłu jest budowana jakaś wielka kamienica. Natomiast no, trzeba wiedzieć, co można. W związku z tym, pierwsza rzecz, udaj się do swojej gminy, zobacz, czy w danej gminie obowiązuje plan miejscowy i zapoznaj się z nim, zobacz, jakie są ograniczenia z tym związane. Jeżeli planu miejscowego nie ma, no to musisz taki wniosek złożyć o wydanie decyzji o warunki zabudowy. Ta decyzja może być złożona przez właściciela działki, ale także przez każdego zainteresowanego, ale bez tej decyzji nie wiadomo, co można zrobić. I mega ostrzeżenie, nie kupujcie nigdy działek, które nie mają wydanej decyzji o warunkach zabudowy i nie są objęte planem miejscowym, ponieważ to oznacza, że jeżeli nie ma tych dokumentów, to nie wiesz, co może wybudować. W 95% może nawet coś tam się wybuduje, ale po pierwsze, nikt nie zagwarantuje, że wybudujesz swój dom, a po drugie zostaje te 5%, gdzie może być taka sytuacja, że nie będziesz mógł wybudować absolutnie niczego. Tak więc ostrzegam bardzo przed tym. Między webinarami sprzedałem moją działkę, która miała pewnego rodzaju feler, mianowicie miała linię niskiego napięcia nad działką i wyszedłem z założenia, że albo tę działkę sprzedam za dobrą cenę, albo po prostu za jakiś czas sam będę wokół tej działki chodził i tę linię schowam w ziemię, tak żeby jej nie było widać, tak żeby ona po prostu szła między granicą działki. I mam tylko ich kilka wniosków. Przede wszystkim, oczywiście, ludzie, aczkolwiek nie wszyscy, co jest ciekawe, widzieli tę linię. Pytali o tę linię, pytali, jakie są kłopoty z tą linią, jak trzeba się od tej linii odsunąć z budynkiem. Ona budziła zainteresowanie. Pytania dotyczyły też tego, czy działka wymaga, albo ile wymaga pieniędzy, żeby ją uporządkować. Sprzedawałem działkę, która była po prostu zachwaszczona i trzeba tak gdzieś jeden, dwa dni koparki, operatora koparki zatrudnia, żeby tę działkę wyczyścił. I te pytania się zdarzały. Natomiast nikt, o czym też pisałem ostatnio na Facebooku, nikt nie zwrócił uwagi na to, że po wyczyszczeniu całego terenu i ogólnie rzecz biorąc ten teren działki będzie trochę niższy niż działki sąsiednie, co oznacza, że trzeba będzie teren prawdopodobnie trochę podnieść, co może być kosztowne. Działka nie była uzbrojona, więc trzeba byłoby też zapłacić dodatkowe pieniądze za podłączenie prądu elektrycznego, wodociągu. Tak, to są dodatkowe koszty. No i może się okazać, w tym wypadku byłoby jeszcze taniej, ale w wielu przypadkach jest tak, że kupujemy działkę, która wymaga pracy, wymaga podłączenia mediów, wymaga pewnych starań z naszej strony. Jak dodamy te wszystkie liczby do siebie, no to się okaże, że cena działki plus te wszystkie rzeczy zrówna się z ceną działki w okolicy, która była w pełni uzbrojona, która miała wszystko, co potrzeba, na której właściwie można już zacząć budowę. Tak więc przestrzegam przed tym, żeby nie zwracać za bardzo uwagi na koszt działki, na koszt metru kwadratowego, ale dokładnie policzyć, ile nas będzie kosztowało wszystko do tego, aby w ogóle zacząć budowę domu. Kamil pyta, czy będzie dostępny webinar. Tak, będzie po transmisji przez chyba 3 dni, może 4 dni dostępny webinar na YouTubie, na moim kanale. Co jest a propos jeszcze przyłączy i sprzedających niestety.
Generalna zasada jest taka, że niestety nie za bardzo możemy ufać osobom, które sprzedają działki. Z kilku przyczyn. Raz, sprzedający nie wszystko wie o działce. Może po prostu dostał działkę w spadku, może czegoś nie sprawdził, może ktoś mu powiedział, że coś na tej działce można zrobić, on tego nie zweryfikował. Nie masz złych intencji, ale po prostu przekazuje ci niesprawdzone informacje. Albo może być tak, że sprzedający po prostu oszukuje i pewne informacje ukrywa. I łatwo ukryć niestety pewne wady związane z działką. Wystarczy nie powiedzieć na przykład tego, że w ziemi idzie kabel energetyczny, albo że działka jest zaraz przy lesie, a od tego lasu trzeba będzie się oddalić na 12 metrów od budowy twojego domu. Może nie powiedzieć, że na działce jest jakaś stara studnia, albo jakieś stare fundamenty, które wymagają jakiegoś tam poczyszczenia. I może wiele rzeczy nie powiedzieć, które może się okazać, że są kosztowne. Może też nie powiedzieć tego, że grunt, który jest na tej działce, nie pozwala na budowę domu. No bo zwykle widzimy grunt, wchodzimy na niego, jest nawet ok, tak, wjeżdżamy samochodem, samochód po nim jeździ, wszystko jest w porządku, no ale dom waży kilkaset kilogramów, kilkaset ton, nie kilogramów. W związku z tym grunt musi być nośny. A to, czy grunt jest nośny, no to możesz sprawdzić tylko dzięki badaniom geotechnicznym. Polega to na tym, że przyjeżdża ekipa, robi trzy odwierty, bada, z czego się składa dany grunt i wtedy wiadomo, czy można się budować, czy nie można się budować. Emil wie, bo był tydzień temu, jest taka anegdota, którą często opowiadam, a propos sytuacji, w której się znalazł mój znajomy, kupował działkę i co się okazało? Okazało się, że działka jest oczywiście piękna i tak dalej, jest na równi z innymi działkami w sąsiedztwie, ale okazało się, że przez lata osoba, która ten grunt sprzedawała, wywoziła ziemię. Gdzieś tam, nie wiem, sprzedawała, trudno mi powiedzieć, czy za flaszkę, czy za coś, ale sprzedawała ziemię. Zrobił się po prostu ogromny dół na tej działce. No i jak przyszło trzeźwienie, że trzeba z tą działką coś zrobić, no to co wymyślił miły sprzedający, mianowicie posypał jakiegoś syfu, gruzu, jakiegoś tam nie wiadomo czego, żeby tylko tą dziurę zapełnić. Na górę tej ziemi nasypał dobrej ziemi, żyznej ziemi, posiał jakąś trawkę, kwiatki, poczekał, nie wiem, pół roku, rok, aż to po prostu wszystko obrosło. No i wystawił działkę na sprzedaż w cenie takiej jak inne działki budowlane w okolicy. No i teraz, jeżeli byśmy kupowali działkę, sugerując się tylko tym, że no co, obok są jakieś zabudowania, domy są, ludzie są szczęśliwi, wszystko jest pięknie i byśmy tych badań geotechnicznych nie wykonali, to by się okazało podczas budowy, że jest problem. Problem duży, ponieważ trzeba wszystkie ten cały syf wywieźć, przywieźć nową ziemię, odpowiednio ją zagęścić i wtedy będzie się można budować. Ewentualnie można by zmienić sposób posadowienia budynku. Niezależnie od rozwiązania, każde będzie kosztowne. I nie zalecam nierobienia badań geotechnicznych, sprzedający je rzadko robią, świadomość jest tego prawie że zerowa niestety. Ja o tym mówię bardzo często, zawsze będę mówił, bo koszt takich badań to jest 800 zł, to jest jakiś procent ceny działki, to jest lepsza inwestycja niż wszystko inne tak naprawdę. Traktuj takie badania tak jak kupujesz samochód używany, jedziesz do mechanika. A, przepraszam, napiję się tylko. Spojrzę na czat. Emil pyta o plan miejscowy, gdzie go trzeba zobaczyć. To jest urząd miasta lub gminy, bo w zależności od tego, w jakiej mieszkasz lokalizacji, udaje się do urzędu miasta lub do urzędu gminy. Jest to zazwyczaj wydział architektury, ale to też te nazwy są różne w różnych miejscach. Patryk pisze, że u mnie zrobili 4, jeden ekstra pod basen. 1000 zł za wszystko. O, no to 4 odwierty, super. No to w takim razie za 3 będzie też podobna cena, może tam o 200 zł niższa. Co jeszcze o liniach mówiłem, o drodze dojazdowej, tak szybko. To, jak się na działkę dostałeś, nie ma znaczenia. Ważne jest to, aby było wiadomo, do kogo ta droga dojazdowa należy. Czasami jak kupujemy gdzieś działkę na przykład na uboczu, może się okazać, że droga dojazdowa na działkę, taka już wyjechana samochodami, widać, że przejezdna, ona wcale, ta droga nie musi być drogą. Może się okazać, że na tą działkę dojeżdżasz przez inne działki. I w momencie, kiedy właściciele się zorientują co i jak, to postawią płot, będzie zakaz po prostu przejazdu i będziesz musiał jeździć jakąś inną drogą. Więc przed zakupem działki trzeba zorientować się, jak
rzeczywiście prowadzi droga na twoją działkę i do kogo należy. Czy to jest droga publiczna, do kogo ona należy, czy to jest jakaś współwłasność na przykład i należy ta droga na przykład do 20 właścicieli pobliskich działek. Tak więc zorientujcie się, jak to wygląda. No i a propos tych badań geotechnicznych, ważne jest też to, żeby przy okazji sprawdzić, czy jest woda, czy jest wilgoć na działce, czy są wysoko wody gruntowe. Prosty test jest taki, że można na działce po prostu wkopać szpadel głęboko i zrobić tam 2-3 otwory i zobaczyć, jak to jest, ale to oczywiście nie jest miarodajne. Tak samo można by zimą zobaczyć, co się dzieje, albo po roztopach, czy ta woda długo stoi, czy nawsiąka, ale to są wszystko takie metody chałupnicze, które pozwalają nam zorientować się, że coś jest raczej źle, ale żeby zorientować się, czy coś jest dobrze, no to musimy wykonać badania geotechniczne. Jeżeli sprzedający takich badań nie ma, a zwykle nie ma, możemy wpisać w umowie przedstępnej takie zastrzeżenie, że kupisz działkę w momencie, kiedy wykona badania geotechniczne, które wykażą, że z działką jest wszystko w porządku i wtedy dopiero nastąpi sprzedaż. Okej. O właśnie, Aleksandra pisze, że jeżeli działka takich badań nie ma, to może w umowie przedstępnej zapisać, że transakcja dojdzie do skutku, jeżeli badania wyjdą. Tak, napisałem, przeczytałem to właśnie teraz, kiedy o tym skończyłem mówić. Dobra. Zadawacie pytania, czy pokrótce tylko powiem o działce, jak ją znaleźć. Mianowicie, wstawać od komputera, w ogłoszeniu w internecie jest dużo, ale zwykle one są umieszczane przez pośredników. Dwa dni temu widziałem artykuł na pewnym serwisie, nie pamiętam niestety na którym, że 80% nieruchomości wystawianych w internecie to są duplikaty, czyli te same ogłoszenia pokazane na wielu serwisach. I bodajże 10% albo 14% tylko ogłoszeń o sprzedaży działki są, te ogłoszenia powstały, one powstały przez osoby prywatne. Tak, tylko te kilkanaście procent. 80% ponad ogłoszeń w internecie to są pośrednicy. Spokojnie znajdziemy kontakt do właścicieli działek bezpośrednio, tylko musimy stać od komputera, zobaczyć, co jest ciekawego, zobaczyć banery jakieś ogłoszeniowe, pojechać do sołtysa, zobaczyć ogłoszenia na słupach ogłoszeniowych, popytać innych budujących, zasięgnąć języka. Można też wejść na serwis Geoportal i poszukać w okolicy, która nas interesuje, wolnych działek, tak, bo tam jest taka mapa, widać widok z góry, widać, gdzie są zabudowania, no i widać tam, gdzie zabudowań nie ma. Warto w te okolice się potem przejechać i zobaczyć, czy czasem ktoś czegoś nie sprzedaje, bo często jest tak, że ktoś sprzedaje działkę, tylko że o tym, że sprzedaje działkę, to wiedzą tylko sąsiedzi z naprzeciwka i ciocia, która mieszka 100 metrów dalej, bo nie wszyscy umieją obsługiwać internet, nie wszyscy wiedzą, jak sprzedać działkę, oni by chcieli, ale nie wiedzą jak. Jak jeździsz, pytasz, jest szansa, że trafisz na fajne ogłoszenie. Emil pisze, że jak ja budując, nie chcę robić przecież, jak się kopie, to będzie widać. Nie rozumiem, chodzi ci o informację, co jest w gruncie, tak? Doprecyzuj pytanie, proszę, ile to jest pytanie. Mówię, że przed zakupem działki warto zrobić właśnie szpadlem parę otworów, żeby zobaczyć, czy czasem już woda nie wypływa na głębokości na przykład tych pół metra. Natomiast no, badania są ważne. Dobra, czy macie jakieś pytania? Bo zaraz przechodzimy do kolejnych kroków. Słuchajcie, wiem o tym, że aby przygotować się do budowy i zakupić działkę, potrzebujecie wiedzy. Informacje, które są w internecie, są często rozproszone i po prostu niecałkowite i tak naprawdę nawet nie ma takiego przewodnika krok po kroku, który pozwoli Cię przygotować odpowiednio do budowy domu. W związku z tym przygotowałem już kilka miesięcy temu kurs o tym, jak kupić działkę budowlaną i jak przygotować się do budowy. Jest to kurs online, który składa się z 20 kilku odcinków, łącznie z około 10 godzin nagrań, różnych dokumentów dodatkowych. I ten kurs daje Ci wiedzę, daje Ci wszystkie narzędzia do tego, aby kupić działkę w dobrej lokalizacji za dobrą cenę
i zacząć budowę wymarzonego domu. Ja sam w moim domu mieszkam już 8 lat i uważam, że to była najlepsza decyzja w moim życiu. Przez prawie 30 lat mieszkałem w mieszkaniach różnych, głównie w Warszawie. I teraz dopiero czuję, że dom jest dla mnie, ta przestrzeń, ten komfort, ta cisza, to jest po prostu super sprawa. Nie mam sąsiadów za ścianą, nikt mi nie hałasuje wiertarką, nikt mnie nie budzi o 6 rano, no chyba że syn akurat chce jeść, no to oczywiście, ale jest po prostu fajnie, jest bardzo przyjemnie. Sam sobie rządzę tym, co mam. Mogę sobie ustawiać temperaturę, jaką chcę. Nie muszę dostosowywać się do temperatury na przykład moich sąsiadów w bloku, bo jak wiemy, jak mamy sąsiadów z jednej strony, z drugiej, z dołu i z góry, to nawet jak wyłączymy ogrzewanie, to ogrzewamy się przez nich. W domu ustawiam temperaturę, jaką chcę. Jest po prostu super. W związku z tym, jeżeli myślisz o budowie domu i nie wiesz jeszcze, jak się za to zabrać, zachęcam Cię do zapoznania się z moim kursem, który da Ci konkretne rady i pokaże Ci krok po kroku, jak przygotować się do budowy. Razem z kursem jest dużo fajnych rzeczy. Przede wszystkim, ale nie tylko, jest to moja książka, drugie wydanie, najnowsze, Jak się wybudować i nie zwariować, w formie papierowej, e-book oraz audiobook, ponad 6 godzin trwania. Jest to specjalny poradnik o tym, jakie błędy w projektach możemy napotkać i ten poradnik pozwoli Ci sprawdzić, czy Twój projekt ma jakieś błędy. Jest to checklista, która zawiera szczegółowy spis rzeczy, które trzeba sprawdzić przy zakupie działki i jest to też formularz, który pozwoli Ci właśnie jeszcze w lepszym zakresie określić, jaki dom chciałbyś wybudować, czyli ten formularz zawiera po prostu dużo pytań, na które trzeba sobie odpowiedzieć. Jeżeli kupisz ten kurs jeszcze dzisiaj, lub ewentualnie jutro do godziny 10, użyjesz linku, który jest tutaj w mojej prezentacji, to dostaniesz kurs 40 zł taniej, jeżeli wpiszesz kod przy zamówieniu taniej. Wysyłka materiałów wszystkich jest zwykle następnego dnia roboczego. Książka papierowa, wszystkie checklisty, wszystkie formularze dostajesz zarówno w wersji PDF, jak i wersji drukowanej. Po prostu wysyłam to kurierem. Oczywiście kurier jest w ramach ceny. Aleksandra pisze: Sławku, a jak oceniasz podłoże, gdzie 1,5 metra to piasek, a pod spodem iły? Czy myślisz, że na ławie fundamentowej możliwe jest posadowienie domu parterowego 90 m2, czy tylko płyta? To jest bardzo szczegółowe pytanie i nie odważę się na nie odpowiadać, bo mogę łatwo wprowadzić niechcący kogoś w błąd. Na to pytanie powinien odpowiedzieć konstruktor po zapoznaniu się z badaniami geotechnicznymi. Iły no, mogą być przeszkodą, więc konstruktor odpowiedni tutaj się musi wypowiedzieć. Wybór systemu i technologii budowy, krok numer 3. Aby Was zaskoczyć teraz, powiększę się na cały ekran. O. Bo przez chwilę nie będzie slajdów na prezentacji. To, co chcę przekazać, to jest to, że budowa domu może być prosta. Kiedyś nawet nagrałem podcast, że budowa była łatwiejsza niż myślałem, bo takich słów użył mój znajomy, który stresował się bardzo przed budową swojego domu. Gadałem z nim tam kilka godzin, trochę mu uporządkowałem jego wiedzę, pokazałem mu, co jest ważne. I potem mój znajomy przestał się do mnie odzywać, na dobre 9 miesięcy chyba. No i ja tak go zapytałem potem właśnie, co się dzieje, jak tam budowa. On mówi, no właściwie kończymy, słuchaj, budowa jest łatwiejsza niż myślałem. Prawda jest taka, że im lepiej się przygotujesz, tym lepiej. Jest dużo problemów, których można uniknąć w bardzo prosty sposób. Przede wszystkim nie spiesząc się, wybierając starannie projekt, projektanta, kierownika budowy i wybierając system budowy i technologię budowy, który nam odpowiada. Podejrzewam, jeżeli jest inaczej, to dajcie znać, ale podejrzewam, że większość z Was będzie budowało dom murowany, takiej technologii tradycyjnej. Jeżeli ktoś planuje inny dom, to dajcie znać, to trochę więcej powiem, ale podejrzewam, że większość będzie budowała dom murowany. To, czy płyta fundamentowa, czy ławy fundamentowe, jaki materiał budowlany, wszystko należy ustalić na początku prac nad projektem. To jest naprawdę wtórne. To moim zdaniem to nie jest najważniejsza sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o jakby system budowy, mamy kilka możliwości. I to musimy gdzieś wypośrodkować czas, który chcemy poświęcić my na budowę domu, pieniądze, które chcemy wydać na tę budowę i nasze zaangażowanie. Jeżeli chcemy wybudować dom szybko,
tak bardzo szybko, no to prawdopodobnie będziemy myśleli nad jakimś domem, może nawet z prefabrykatów, albo po prostu weźmiemy generalnego wykonawcę, który wybuduje dom od A do Z. Minus rozwiązania jest taki, że będzie to oczywiście kosztowało, ale przyspieszy to budowę na pewno kilka miesięcy. W związku z tym, skoro ta budowa będzie przyspieszona, warto nawet miesiąc, a nawet dwa, starannie wybierać wykonawcę, który wybuduje nasz dom. To jest dużo pieniędzy. Wydajemy 500 000 złotych, więcej nawet pieniędzy na budowę domu. Poświęćmy tyle czasu, ile potrzeba, aby znaleźć firmę, która jest sprawdzona, która ma odpowiednie ubezpieczenia, która działa na rynku kilkanaście lat. Za dużo rzeczy widziałem, żeby ufać jakiejkolwiek firmie. Naprawdę, straszne rzeczy czasami są. Tydzień temu też opowiadałem o jednej firmie, która była polecana na forum Moratora przez wiele lat. Rozkwitywana ta firma była niesamowicie. Wszyscy sobie polecali tę firmę. Aż pewnego roku firma zaczynała dawać ciała. Okazało się prawdopodobnie, że firma miała tyle zleceń, że brakowało im ludzi do pracy, więc szef firmy, żeby tylko się nie pozbyć klientów, zatrudniał jakichś pseudofachowców, którzy nie za bardzo wiedzieli co i jak. No i teraz tak, jak miałeś szczęście, trafiłeś na starą, dobrą ekipę, miałeś dom wybudowany rewelacyjnie, tak? Ale jak trafiłeś na tą drugą ekipę, no to po prostu problem na problemie, problem, kłopot, nerwy. Nawet takim firmom nie wierzymy, zawsze musimy starać się znaleźć firmę, która budowała coś w tym roku, w poprzednim roku. No możemy obejrzeć ich budowę, zobaczyć co i jak, pogadać z szefem, pracownikami, naprawdę do tego staranie podejść. Ja już prowadzę różne działalności od 15 lat, 16 lat. Wielu wykonawców przez moje ręce przeszło, tysiące umów podpisałem i wiem, że staranność jest bardzo ważna. Nawet współpracownicy, którzy byli świetni przez 5 lat, 6 roku, mogą bardzo rozczarować, bo wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, mogą być jakieś kłopoty rodzinne, ktoś mógł popaść w jakieś długi, mieć problemy zdrowotne. W związku z tym zdarzają się różne rzeczy. Staranność wyboru wykonawcy jest tutaj kluczowa. Monika pisze o prefabrykatach drewniane. Łukasz planuje szkieletowy. Od końca. Jeżeli chodzi o szkieletowy, planuję w ciągu miesiąca napisać artykuł na blogu, który rozwieje trochę mitów na temat domów szkieletowych, ponieważ ja już od pół roku próbuję się dowiedzieć, jak powinien być wbudowany dom szkieletowy bez błędów i ja nawet jestem przerażony, ponieważ każda firma proponuje inne rozwiązania. Część z nich jest na pewno zła, część z nich może być dobra, a część z nich jest dobra. Liczba mitów i tak dalej na temat domów szkieletowych jest tak duża, że więcej napiszę w artykule, to będzie mam dość długi artykuł razem z grafikami i tak dalej. Jeżeli ktoś planuje budowę domu szkieletowego, niech dopilnuje tego, aby wykonawca dał na ten dom jak najwięcej gwarancji, najlepiej 20-30 lat, ponieważ źle wybudowany dom szkieletowy może po prostu złapać wilgoć. Wykonawcy niestety robią błędy związane z tym, że na przykład przykuwają paroizolację albo są po prostu niestarannie wykonywane pewne rzeczy, przez co po jakimś czasie wilgoć jest wchłaniana przez wełnę, która jest w szkielecie, ona nasiąka, no i dom po prostu się, można powiedzieć, niszczy. W związku z tym, jeżeli planujesz dom szkieletowy, zdobądź dużo wiedzy na temat tego, jak ten dom trzeba wybudować i znajdź kierownika budowy, który zna się na domach szkieletowych. Nie jakiegoś byle jakiego, tylko naprawdę kogoś, kto już 20-30 domów szkieletowych odebrał. Kierownik budowy, nie oszczędzaj na nim, musisz się znać na szkieletowych. Jeżeli chodzi o drewniane domy, no to szkieletowy dom dla mnie nie jest domem drewnianym, bo dom szkieletowy ma tylko konstrukcję drewnianą, ale w środku jest jakaś wełna. W związku z tym dom szkieletowy jest drewniany w jednej, tam nie wiem, 20, tak? Natomiast dom w pełni drewniany to jest dom z bali, który jest jak najbardziej ok. Jest taki dom z bali, jest naprawdę klimatyczny i jeżeli tylko chcesz, to oczywiście taki dom buduj. Zapraszam na mój kanał na YouTubie, jest tam dwuodcinkowy wywiad ze Sławkiem Witiwem z serwisu Bale i Detale, w którym opowiadamy przez godzinę o właśnie o domach z bali. Tak więc jeżeli ktoś planuje dom drewniany z bali, zachęcam. Mariusz pyta, Sławku, mam działkę prawie w lesie, niestety bez żadnych mediów. Proszę pomóż, jaki to może być koszt doprowadzenia? Nie wiem, ponieważ nie wiem, jaka jest odległość od mediów, nie wiem, jakich mediów potrzebujesz. Musisz się udać do zakładu wodociągowego,
energetycznego, dowiedzieć się po prostu o koszty przełączenia, bo one mogą być przeróżne. Wodociąg 100 zł za metr bieżący, może trochę mniej, może trochę więcej. Kanalizacja 150 zł za metr bieżący, to są czasami naprawdę duże koszty. Energia elektryczna jest tego najtańsza, ale no mówię, bez tutaj nie pomogę, jeżeli chodzi o oszacowanie kosztów. Marcin pyta, Sławek, co myślisz o zatrudnieniu inspektora ze strony inwestora? Jeżeli byliśmy staranni i mamy tak, mamy dobry projekt, mamy projektanta, który pełni nadzór autorski, polega to na tym, że projektant jest na budowie raz na jakiś czas i po prostu patrzy, czy wszystko jest robione według projektu, taka dodatkowa usługa, ona nie musi być droga, mamy jeszcze jednego sojusznika, który dba o to, czy wszystko jest dobrze z budową, czyli jeżeli mamy projekt projektanta, jeżeli starannie wybraliśmy wykonawcę i mamy dobrego kierownika budowy, który jest na budowie co drugi, trzeci dzień, moim zdaniem nie potrzebujemy inspektora nadzoru budowlanego. Potrzebujemy inspektora w momencie, gdy nie mamy dobrego projektu, projektanta, wykonawcy lub kierownika budowy. To jest jeden przypadek. Drugi, potrzebujemy inspektora wtedy, kiedy budujemy się za pomocą generalnego wykonawcy, który ma z własnego kierownika budowy. Zachęcam wtedy do własnego inspektora, ponieważ kierownik budowy po stronie wykonawcy, niezależnie od tego, jak jest rzetelny, będzie trzymał w sytuacjach spornych stronę wykonawcy, a nie twoją. Nawet jak będzie się zapierał, będzie trzymał stronę wykonawcy. Potrzebuje sojusznika po swojej stronie, w tej sytuacji zatrudni inspektora. I trzecia sytuacja, jeżeli budujesz dom zdalnie, nie wiem, w innym mieście jesteś albo w innym państwie, wtedy taki inspektor jest dodatkowym zabezpieczeniem, żeby budowa szła bez problemów. Natomiast w innych sytuacjach, moim zdaniem, inspektor jest zbędny. Nie warto. Patrzę na... Mariusz pisze, rozumiem, iż możesz prowadzić budowę domu od A do Z. Czy ja mogę? Tak, mogę, ale tego nie robię z uwagi na brak czasu. Być może w tym roku będę pomagał bardzo ściśle przy budowie jednego domu i bardzo możliwe, że to będzie, to jest ciekawostka, jeden z domów modelowych, które widzieliście na blogu po małych zmianach. Architekt Artur Tomaszek, którego znacie na blogu, właśnie ten dom będzie projektował. Czekam na decyzję, ponieważ osoba, która ma się budować, w tej chwili szuka działki w mojej okolicy. Mam nadzieję, że w ciągu 2-3 tygodni kupi działkę i będzie już mogła zacząć sprawy formalne i będzie ciekawie. Natomiast być może kiedyś będę takie rzeczy robił częściej. Aleksandra pyta, czy lepiej wziąć kierownika budowy i ekipę budowlaną, z którą on współpracuje i twierdzi, że dobrze mu się z nimi współpracuje, czy lepiej, żeby ekipa i kierownik się nie znali? To jest, widzisz, no, uważam, że są plusy i minusy obu sytuacji. Jeżeli się nie znają, no to kierownik budowy będzie obiektywny. Tak? Będzie ich, wiadomo, ganił tak, tam, gdzie trzeba, będzie ich opierdzielał, będzie starał się, że będzie wszystko w porządku. Ale z drugiej strony, jeżeli kierownik budowy jest rzetelny, wykonawca jest rzetelny, znają się naprawdę wiele lat i wie, że wszystko jest w porządku, że rozmawiałeś z innymi klientami, którzy budowali dom według tej ekipy, tego kierownika budowy, to taka współpraca może być bardzo fajna. Natomiast no, to jest trochę strzelanie w ciemno. Ja mimo wszystko bym starał się znaleźć najlepszego kierownika budowy, jaki tylko jest na rynku. I jeżeli by się okazało, że ten najlepszy kierownik współpracuje z jakąś ekipą, to wtedy bym tą ekipę wziął pod uwagę. Niekoniecznie ją zatrudniał, ale bym się z nimi spotkał, porozmawiał i traktował ją tak jak każdą inną ekipę, z którą rozmawiam. I jeżeli kierownik budowy i ekipa mnie przekonają, no to wtedy oczywiście będzie budowa szła jak spłatka. Mariusz pyta, Sławku, czy uważasz, iż jest możliwe wybudowanie domu około 112 m2, domu parterowego w cenie 150-200 tysięcy złotych? Niestety. Chyba, że masz na myśli dom w stanie co surowym, a to nie. Nawet musisz doliczyć tak, źródła ogrzewania, wykończenie, ale myślę, że wykończenie nawet możesz tutaj nie liczyć. To są ceny sprzed naprawdę kilku lat. Teraz myślę, że ostrożnie przy takim domu naprawdę bardzo prostym, czyli dom na planie prostokąta, dom kryty blachodachówką, dom z dachem dwuspadowym, to trzeba liczyć te 3000 co najmniej za metr kwadratowy do stanu takiego deweloperskiego, może z jakimś takim lekkim wykończeniem. Tak? To też zależy od tego, czym chcesz dom ogrzewać, no bo
pompa ciepła może kosztować kolejne 20 tysięcy, 30 tysięcy, co już jest jedną tam czwartą budżetu, który tutaj spisałeś. Ja znaleźć takiego kierownika, pyta Mariusz. Słuchaj, oprócz standardowych rad typu biała lista wykonawców na forum Muratora, albo internet, albo szukanie gdzieś tam na po budowach, czy też po znajomych, polecam także wejść na listę biegłych sądowych. Są różne biegłe listy biegłych sądowych prowadzone w danym województwie. Wystarczy użyć wyszukiwarki, wpisać listę biegłych sądowych i są tam biegli o różnych specjalnościach, między innymi o specjalności kierownik budowy. Tam jest kontakt, jest numer telefonu, zadzwoń do wszystkich kierowników, którzy są na tej liście, spotkaj się, porozmawiaj i wybierz takiego, który będzie ci odpowiadał. Czy macie jakieś pytania po trzecim punkcie, trzecim kroku? Sprawdzę tylko, czy są jakieś jeszcze pytania na czacie, ale chyba na wszystkie powiedziałem. A, może napiszę, że jeżeli w ogłoszeniach piszą, że woda i gaz są w drodze, to rozumiem, że doprowadzenie do działki trzeba zrobić. A jak jest z tymi mediami? W ogłoszeniach to, że piszą, że woda i gaz są w drodze, też czasami niewiele znaczy, bo pytanie jest, jaka to jest droga? Bo jeżeli woda jest na przykład po drugiej stronie drogi asfaltowej publicznej, no to koszt przejścia przez tą drogę publiczną może być po prostu drogi. Trzeba się dowiedzieć, ile to będzie kosztowało w odpowiednim zakładzie energetycznym wodociągowym. Może być tak, że droga jest właśnie współwłasnością, czyli należy to do 20 właścicieli i trzeba będzie uzyskać zgody wszystkich właścicieli tej drogi, aby media móc podciągnąć. To bardzo dużo zależy od tego, jaka jest sytuacja. W związku z tym to, że media są w drodze według sprzedających, albo że media są gdzieś w działce, nawet niektórzy piszą, bo nawet niektórzy piszą, że działka jest uzbrojona. To nic nie znaczy niestety, bo działka uzbrojona oznacza, że jest na działce skrzynka elektryczna, jest już rura wodociągowa z licznikiem na końcu, wszystkie media są już na działce, nie trzeba nic się starać, tak? A tymczasem dla większości osób działka uzbrojona oznacza, że no, gdzie są media i nie ma problemu się z nimi nie ma problemu się do nich podłączyć, tymczasem problemy są bardzo przeróżne. Mój znajomy miał sytuację taką, że 20 metrów od jego domu był wodociąg, który skręca do sąsiada. Okazało się, że mimo tego, że wodociąg jest 20 metrów dalej, to nie pociągnął wodociągu do niego, ponieważ jest za mała średnica rury, która doprowadza wodę. Nie można się podłączyć, trzeba wymieniać całą rurę, 200 metrów bodajże, aby ją zmienić na większą średnicę i wtedy dopiero mogą podłączyć mojego znajomego. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy były te wszystkie instalacje planowane, przewidzieli instalację wodociągową dla XX domów, a gmina się tak rozwinęła, że nagle domów było więcej niż ta sieć wodociągowa mogła obsłużyć. W związku z tym trzeba o to pytać. Mariusz pyta, to skąd się biorą ogłoszenia typu dom 106 metrów kwadratowych za 125 tysięcy złotych? Mogę podejrzewać, że to są ogłoszenia wybudowania domu do stanu surowego, czyli fundamenty, ściany, strop, dach. I już. Ewentualnie nie wiem, co jeszcze mogłoby być w tej cenie tak naprawdę. Nie mam pojęcia, skąd te ceny są, ale to jest najprostsze wytłumaczenie, ponieważ doprowadzenie budynku do stanu surowego to jest mniej więcej oczywiście 1/3 całkowitych kosztów, więc to by pasowało mniej więcej, no bo razy 325 tysięcy oznacza, że domek 106 metrów będzie za około 375 tysięcy złotych, co jest wartością bardziej realną. Musiałbym zobaczyć dane ogłoszenie, żeby się wczytać. Podejrzewam, że chodzi o budowę domu do stanu surowego, a nie całkowity koszt budowy, czyli razem z tynkami, wylewkami, instalacją elektryczną, hydrauliczną, elewacją i tak dalej. Dobra, projekty. Bo tak dużo o projektach mówię, tak, że to jest bardzo ważne. I jest bardzo ważne, ponieważ wybór projektu jest kluczowy. Na początku webinaru mówiłem, ile pytań musimy sobie zadać, tak? Po pierwsze, kuchnia otwarta czy zamknięta? Jaka wielkość pokojów dziecięcych? Mała, duża? Jaka powierzchnia salonu? Mała, duża? Jaki układ sypialnia, garderoba, łazienka czy jakoś inaczej? Ile łazienek? Ile WC? Jaka powierzchnia? Pomyślmy sobie, że tylko jest 10 decyzji do podjęcia. Tak czy tak, tak czy tak, tak czy tak.
To oznacza, że różnych konfiguracji twojego domu jest 2 razy 2 razy 2 razy 2 i tak 10 razy. Czyli to jest 2 do potęgi 10. To oznacza, że jest mniej więcej, jeżeli dobrze pamiętam, 1024, tak, 2 do 10, 1024 możliwości konfiguracji takiego domu, tylko w oparciu o 10 decyzji. Co to oznacza? Że musimy przejrzeć 1024 projekty katalogowe, żeby znaleźć nasz wymarzony dom. I to tłumaczy, dlaczego musimy czasami siedzieć miesiącami, aby znaleźć dom wymarzony. Bo zwykle jest tak, że projekty katalogowe są prawie dobre, ale tak, przydałoby się mieć salon bardziej na południe. Mniejsze pokoje byłoby idealnie. Szukamy dalej. Z kolejnym projektem jest znowu coś nie tak. I tak w kółko. W związku z tym moje zdanie jest następujące. Jeżeli znajdziemy projekt katalogowy, który nam naprawdę odpowiada, wiemy, że on spełnia nasze oczekiwania, kupmy go. Kupmy go wtedy, kiedy spełnia nasze oczekiwania i dodatkowo jest według tego, ten projekt jest rozchwytywany. Ktoś się buduje według tego projektu, możemy jechać na budowę, zobaczyć ten dom namacalnie, tak, przejść się po nim. Jeżeli taką możliwość mamy, kupmy ten katalogowy projekt. Bo po pierwsze, ten projekt będzie tani. Projekty są czasami po 1000 zł. Teraz jakaś widzę, jakieś są promocje nawet po 1000 zł. Projekt trzeba zaadaptować, czyli jeszcze potrzebujesz projektanta, który, bardzo teraz upraszczam, ale wrysuje projekt w swoją działkę. To może kosztować kolejne 2000 albo 3. Ale jeżeli tych zmian nie będzie dużo, to będzie raczej 2000-2500. W związku z tym będziesz miał projekt z adaptacją tanio, za 3500 zł, może za 4000 zł. A te projekty katalogowe bardzo często są takie, no, dosyć fajnie opisane. Więc jeżeli jest taka sytuacja, kup taki projekt. W innej sytuacji nie kupuj. Dlaczego? Ponieważ jeżeli chcesz kupić projekt i nanosić do niego zmiany, to za te zmiany zapłacisz. Projektant na etapie adaptacji będzie musiał coś przenieść, coś narysować, tak, tutaj przenieść ścianę działową, tutaj ścianę nośną, tutaj okna, tam nie wiem, chcesz łazienkę przenieść trochę, to się nagle kanały wszystkie pozmieniają. W związku z tym to będzie po prostu kosztowało. Coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Może się okazać, że finalnie powstanie dom, który jest serią kompromisów i będziesz budował dom według projektu, który kupiłeś i naniosłeś na niego dużo zmian. Tymczasem, wydając jeszcze na przykład kilka tysięcy więcej, mógłbyś przygotować projekt, który od początku był tworzony z myślą o tobie i o twojej rodzinie, przez projektanta, który zadał tobie naprawdę setkę pytań, aby dobrze poznać was i wasze oczekiwania i przedstawił wam parę koncepcji, porozmawiał z wami i rzeczywiście powstał dom szyty na miarę. Więc tak to widzę. Jeżeli jakiś projekt ci się spodobał, kup projekt katalogowy, ale wtedy, kiedy możesz te budowy zobaczyć namacalnie ten dom. W innych przypadkach projekt indywidualny, ponieważ koszt projektu indywidualnego to jest jakiś ułamek naprawdę procenta całej inwestycji. Moim zdaniem nie warto na tym za bardzo oszczędzać, ponieważ dobry projekt to mniej chaosu na budowie. Dobry projekt oznacza, że wykonawca będzie wiedział, jak wszystko budować. Nie będzie musiał ciebie pytać o zdanie, co widzę bardzo często na forach internetowych. Ludzie pytają, mają projekt już w ręku, już nawet koparka już kopie dół pod fundamenty i pytają, z czego murować ściany na przykład. Te pytania powinny być rozwiane wcześniej na etapie projektu. I z czego murować ściany, ile dać styropianu, czy też izolacji na podłogę, czy też na ściany, jakie parametry dać tych izolacji, jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią. Ja widziałem już kilkadziesiąt projektów wysyłane przez moich czytelników i są projekty naprawdę kiepskie. Na przykład projektant pisze w projekcie, że należy zabezpieczyć fundamenty hydroizolacją taką lub jakimś dysperbitem. I daje jakąś izolację taką ciężką, przeciwwodną, którą się stosuje w momencie, kiedy woda ci podchodzi pod kolana. I pisze słówko lub dysperbit, które stosuje się właściwie, no nie wiem kiedy, nie powinno się go stosować, tak? Słówko lub nie powinno występować, bo to projektant powinien w oparciu o warunki na twojej działce zaproponować konkretne rozwiązanie. Więc jeżeli takie coś będzie w projekcie, to wykonawca powie, ja on nie wie co ma robić. Ty będziesz miał problem, ponieważ na etapie wyboru wykonawcy nie będziesz mógł porównać ofert różnych wykonawców, ponieważ jeden wykonawca zaproponuje rozwiązanie A, drugi rozwiązanie B, a trzeci rozwiązanie C. Nie pogubi się to bardzo szybko. Powinien być projekt na tyle dobry, że wykonawca wtedy daje ci ofertę na wybudowanie domu według twojego projektu,
drugi robi dokładnie to samo, oferty mają być takie same na wybudowanie twojego domu i wtedy dopiero, tylko wtedy, możesz te oferty porównać. Zachęcam bardzo do zakupu mojej książki, ponieważ razem z nią właśnie dostaniecie ten poradnik Błędy w projektach, który trochę otwiera oczy, bo wiem, że większość z nas, jak buduje się, otrzymuje projekt budowlany od projektanta, on ma na przykład 100 stron, no to patrzymy na niego, widzimy jakieś rysunki, widzimy jakieś rzeczy, nie mamy pojęcia, czy on jest dobry, bo to jest pierwszy projekt, który widzieliśmy w swoim życiu. W związku z tym ten poradnik jest po to, aby pokazać, że projektanci także się mylą, niestety, i pokazuję w tym poradniku, jak te błędy wyłapać. A są naprawdę przeróżne. Ostatnio miałem taki fajny, no nie fajny, to bardzo złe słowo, niefajny przypadek, że na rzucie budynku z góry, gdzie była działka i był obrys budynku, była informacja o tym, że budynek jest wyżej od gruntu, jest po prostu podniesiony na wysokość kilkudziesięciu centymetrów. Ale na rzucie, na przekroju, kiedy było widać budynek z boku, budynek był równiutko z gruntem. Tak była pewna niekonsekwencja. Co powoduje, że jeżeli wykonawca by tej niekonsekwencji nie wyłapał, to wybudowałby dom albo według tego rysunku, albo tego, czyli albo by trafił, albo nie, tak? No jeżeli by wybudował dom niezgodnie z intencją inwestora, czy też projektanta, no to potem rozbierasz fundamenty, albo część fundamentów, no nikomu nie życzę. Znam sytuację także taką, że projektant źle wyznaczył budynek na jednym rzucie, przez co budynek został przesunięty o 1 metr bliżej granicy. Co ciekawe, chyba w zeszłym roku dostałem w ciągu jednego tygodnia albo dwóch tygodni 3 maile od moich czytelników. Niezależnie od siebie napisali, że mają problem, że właśnie, tylko że w dwóch przypadkach to był geodeta. Geodeta wyznaczył fundamenty źle, przesunął budynek dosłownie. I co bardzo ciekawe, nie wychwycił tego ani kierownik budowy, ani wykonawca. I połapali się wszyscy w momencie, kiedy były już fundamenty gotowe. Co pokazuje, że rzetelny kierownik budowy, który będzie miał dobry projekt i będzie naprawdę pilnował wykonawcy, to skarb. Jeżeli będziemy brali kierownika za jakieś 1500 zł, który będzie na budowie 4 razy, on nie będzie twoim sojusznikiem, on tych błędów po prostu nie wyłapie. Aleksandra pisze, chwileczkę. Aleksandra pisze, że Sławku, czy można cię poprosić o udostępnienie wzorów sprawdzonych, bezpiecznych dla inwestora, umów z ekipą budowlaną, z kierownikiem budowy i potem napisałaś, że tak. Dokładnie z moją książką udostępniam wszystkie wzory. Od lutego tego roku jest także wzór umowy z generalnym wykonawcą, bo umowa jest bardzo ważna, a ja już umów przejrzałem ponad setkę otrzymywanych przez was i cóż, rzadko zdarzają się umowy, które gwarantują bezpieczeństwo obu stronom. Zwykle to są umowy, jak wykonawca je przedstawia, to są umowy, które gwarantują bezpieczeństwo wykonawcy. Tak więc no, moje wzory pokazują, jak ważne jest to, żeby umowa była symetryczna, aby gwarantowała bezpieczeństwo obu stronom. Marcin pisze, że szukał pół roku projektu katalogowego i nie znalazł, robi indywidualne. Znam to uczucie, ponieważ to samo przeszedłem, do tego stopnia, że my byliśmy pewni, jaki jest projekt katalogowy, tak nam się wydawało, chyba byliśmy już zmęczeni, ale jak kilka miesięcy po wyborze tego projektu chcieliśmy go kupić, no bo trzeba było tam się zorganizować z kredytem, formalnościami, jak chcieliśmy go kupić, to się okazało, że jak spojrzeliśmy na niego tak trzeźwo po paru miesiącach, to się okazało, że to jest jakaś bzdura, tak? Że chyba byliśmy tak zmęczeni, że już musimy coś wybrać, że wybraliśmy byle co, byle już mieć to za sobą. I na szczęście musieliśmy poczekać parę miesięcy, aż trochę żeśmy się ochłonęli i dopiero wtedy postanowiliśmy także wykonać projekt indywidualny, bo okazało się, że nie ma po prostu projektu katalogowego, który spełnia nasze oczekiwania. Aleksandra pyta, czy mam z Łódzkiego solidnego projektanta do polecenia. Nie, z Łódzkiego nie mam. Mariusz pyta, czy przy budowie domu można liczyć na twoją pomoc. Można, znaczy jest coś takiego, co cicho... Znaczy, nie mam tego nigdzie oficjalnie napisanego, być może to zacznę robić już bardziej oficjalnie. Prowadzę konsultacje dla osób, które chcą się wybudować. Albo to są konsultacje telefoniczne, plus na przykład pomoc przy negocjacjach, przy oglądaniu umów, przy pomaganiu przy organizacji,
Takie rzeczy prowadzę, na razie tylko na wyraźną prośbę moich czytelników, którzy sami o takie konsultacje proszą, tak więc jeżeli potrzebujesz jakiejś pomocy, proponuję półgodzinną rozmowę na twój temat, zobaczymy, czego potrzebujesz, jakie masz oczekiwania, coś wymyślimy, tak, jakieś fajne rozwiązanie, być może za jakiś czas konsultacje będą już oficjalnie na stronie, że tak powiem, ale w tej chwili chciałbym skończyć mój drugi kurs na temat budowy domu dla osób, które już mają działkę, bo chcę naprawdę bardzo szczegółowo wszystko opisać, co jest potrzebne do budowy domu, a tematów mam ponad 20 do opracowania, tak więc chcę zrobić dobrą rzecz, tak jak przy pierwszym kursie, a dopiero potem robić inne rzeczy. Dobra, tak chyba w skrócie można powiedzieć. Dobra, formalności. Zobaczę tylko, czy są jakieś pytania od was jeszcze. Tutaj powiem tylko w skrócie, bo szczerze mówiąc bardzo polecam mój artykuł ostatnio budowa domu, etapy budowy domu jednorodzinnego, który znajdziesz na moim blogu, ponieważ chcę pokazać, że budowa domu pod kątem formalności nie jest trudna. To znaczy, że trzeba coś załatwić, trzeba się trochę czasami nachodzić, gdzieś iść do jakiegoś urzędu, jakieś wnioski wypełnić, ale w porównaniu z całą budową to jest zazwyczaj bułeczka z masełkiem. Naprawdę jest to proste. Jest to zero-jedynkowe, tak? Musisz coś załatwić, więc musisz gdzieś jechać, mieć najlepiej ze sobą zawsze segregator, który jest akt notarialny twojej nieruchomości, tak? Czy akt własności twojej nieruchomości. Miej zawsze w segregatorze wszystkie aktualne mapki, pozwolenia i tak dalej. Nigdy nie wiesz, co ci się przyda, więc lepiej mieć je w dwóch, trzech kopiach i po prostu załatwiaj wszystko krok po kroku. Jeżeli jednak nie masz czasu, chęci, nie chcesz tego robić, nic straconego. Są biura projektowe, są osoby, które za dodatkową opłatą, no bo jakby inaczej oczywiście, załatwią wszystkie formalności za ciebie, tak? Czyli mogą zorganizować geodetę, który wytyczy budynek na twojej działce, który wykona wcześniej jeszcze mapę do celów projektowych. To jest taka mapa, która jest aktualną mapą, która pokazuje teren twojej działki, tego, co ma być co jest na tej działce, jakie są zabudowania w sąsiedztwie. Na tej mapie projektant pracuje, tak? Możesz to zrobić sam, czyli dzwonisz po geodetach z okolicy, umawiasz się z nimi na konkretną godzinę i nie ma problemu, ale możesz to wszystko zlecić projektantowi i on to zrobi za ciebie. Natomiast jedno takie małe ostrzeżenie, żeby nie przepłacać na początku budowy. To znaczy, że na przykład geodeta, który robi mapę do celów projektowych, być może w twojej okolicy bierze za to 1000 zł. Na przykład. Projektant może taką usługę sprzedawać ci za 2000 zł, no bo czuje, że przecież ty wydajesz 500 000 na dom, w związku z tym 1000 z tą czy w tamtą nie ma dla ciebie znaczenia. Uczulam, nie mam nic przeciwko temu, żeby projektant wziął ekstra pieniądze za pomoc, no ale jednak dwukrotność usługi czy za dużo, tak? W związku z tym oszczędzacie na samym początku. Jeżeli tylko macie czas i chęci, zresztą zachęcam do mojego podcastu, jest też transkrypcja na blogu o negocjowaniu, jak negocjować dokładnie. Każde 200 zł, które zaoszczędzisz na każdym etapie, to jest dużo pieniędzy na samym końcu. Na początku zauważyłem to po wszystkich właśnie budujących, to jest takie wydawanie kasy, tak? Tutaj chcę coś 1000 zł, tam 1200 zł ktoś chce, tam 300 zł, tam 400 zł, tu materiały, tam projekt, tam mapki, te pieniądze się rozchodzą. Ale czujemy, że te pieniądze mamy, tak? Mamy kredyt na przykład, mamy być może gotówkę. Tylko że na samym końcu, kiedy mamy wykończeniówkę, nagle zaczyna być nam żal wydać 200 zł więcej na lepszą kanapę, na lepszy telewizor, na lepszą kuchnię. Tak? Brakuje tych pieniędzy. W związku z tym naprawdę oszczędzajmy od samego początku. Znam dobrze sytuowane pary, które zarabiają dużo pieniędzy, typu kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, które przystąpiły do budowy domu bez kontroli kosztów, po prostu popłynęły z oczekiwaniami, jakiś ogromny dom, ogromne przestrzenie, wszystko to, co najnowocześniejsze, mają gotówkę, nie ma problemu, że to będzie 1000 000 kosztował, czy 1 500 000, w ogóle robimy, tak? Pieniądze skończyły się przed wykończeniówką, tak? Bo po prostu nie dbali o swoje pieniądze, więc niezależnie od tego, jaka jest twoja sytuacja finansowa, ile zarabiasz,
to musisz wiedzieć, że stać się na budowę twojego domu. Warto dlatego mieć dobrego projektanta, bo dobry projektant będzie projektował dom pod kątem, biorąc pod uwagę twój budżet i będzie, jak trzeba będzie, to będzie temperował twoje pewne pomysły, które są zbyt kosztowne, tak? Bo być może nie warto robić jakiegoś świetnego, super efektownego dachu wielospadowego z lukarnami, dwoma balkonami po dwóch stronach, bo wydasz na to 40 tysięcy złotych więcej, ale może jednak warto zrobić coś prostego, estetycznego, ale jednak te pieniądze zachować w kieszeni. Tak więc do tego zachęcam. Kamil i Aleksandra pytają, czy kiedy właściwie będzie dostępna druga część kursu. Nie chcę popełnić błędu, który popełniłem przy pierwszym kursie, bo tam miałem chyba 3-miesięczne opóźnienie. Bardzo się chwaliłem tym, że kurs będzie już w danym miesiącu, ale materiału miałem tyle do zrobienia, że czym więcej materiału robiłem, tym jeszcze widziałem, ile jeszcze go trzeba zrobić. Więc nie chciałbym znowu się spóźnić. Ja bardzo bym chciał, żeby ten drugi kurs był dostępny w ciągu 3 miesięcy. Tak jak mówiłem, jest około 24 tematów do opracowania. Mam bardzo dużo pomysłów, a to takie moje życie. Na przykład tworzę teraz taki pomoc kalkulator, który pomoże pokazać po wpisaniu pewnych parametrów, ile potrzebujesz na przykład stali do fundamentów, betonu, ile potrzebujesz bloczków do ścian. Ambitny projekt, ale no cóż, no tak jakoś nie lubię się nudzić. Myślę, że jak to się uda, to będzie super i oczywiście to będzie dostępne także z kursem. Mam także pomysł taki, żeby jeden z moich takich pomocnych arkuszy, które pomagają oszacować całkowity koszt budowy, chcę go doprecyzować, jeszcze dopracować i chciałbym, żeby jakby wypluwał dane, które są potrzebne twojemu bankowi przy staraniu się o kredyt hipoteczny, czyli podawał ci już konkretne liczby, które trzeba wpisać w formularzu kredytowym. Pomysłów jest bardzo dużo, mówię, liczę, że w ciągu 3 miesięcy skończę wszystko, mam nadzieję, że nie będzie opóźnienia, ale jakby było, to bardzo przepraszam. Słuchajcie, więc czy mam kogoś z okolic Gdańska? Być może będę miał. Robert, napisz do mnie maila, dam znać. W mega skrócie, jeżeli chodzi o kwestię, czego potrzebujesz do budowy domu. Mapę zasadniczą, to jest taka ogólna mapa, ogólnodostępna, na której są tereny, na które chce się budować, tylko ta mapa wymaga aktualizacji. To będzie robił w punkcie 4 geodeta, wykona mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych, to jest taka aktualna mapa. Potrzebujesz informacje od zakładu wodociągowego, energetycznego, kanalizacyjnego, jaka jest możliwość, czy jest możliwość podłączenia mediów. Jakie chcesz media, zależy od ciebie. Być może nie potrzebujesz kanalizacji, albo nie musisz mieć kanalizacji w swojej lokalizacji, będziesz miał na przykład szambo albo czyszczalnię ścieków. Nie potrzebujesz mieć gazu, być może będziesz chciał mieć pompę ciepła. Pytanie, jakie rzeczy potrzebujesz. Potrzebujesz wypis i wyrys z miejscowego planu oraz lub decyzji o warunkach zabudowy, o czym mówiłem na początku. Potrzebujesz badania geotechniczne gruntu, o czym też mówiłem wcześniej. Jak masz te wszystkie rzeczy, to albo kupujesz projekt i go adaptujesz, albo wykonujesz projekt indywidualny. Następnie uzyskujesz pozwolenie na budowę, w sumie formalność. W międzyczasie, czy też po zakupie projektu gotowego, albo na etapie koncepcji przy projekcie indywidualnym, kiedy jeszcze nie ma projektu gotowego, ale już wiesz, jak ten dom będzie wyglądał mniej więcej, już można szukać kierownika, już można rozmawiać z wykonawcami, ale z wykonawcami podpiszesz umowę i ustalisz szczegółowe warunki współpracy w momencie, kiedy będziesz miał już pozwolenie na budowę. Tak, wtedy już będziesz miał projekt budowlany, wykonawca będzie wiedział, że nic się nie zmieni, będzie z tobą rzetelnie rozmawiał, ale już takie wstępne rozeznanie się wśród wykonawców można zrobić wcześniej. No i potem budowa to jest znowu kilka formalności. Musisz mieć dziennik budowy, trzeba rozgłosić rozpoczęcie robót, trzeba mieć tablicę taką informacyjną, żółtą z czarnymi napisami, tymczasowe ogrodzenie do ogarnięcia. Mówię, jak masz kierownika budowy ogarniętego, to nawet część rzeczy zrobi za ciebie. I punkt 10 to oczywiście zaczynamy budowę. Ok, krok 5 za nami, krok 6 przed nami, króciutko będzie i potem jeszcze trochę o ogrzewaniu domu i jeszcze kilka będzie informacji. A, przepraszam, widzicie, zapomniałem, że jestem widoczny na całym ekranie. Hop. Ewidentnie muszę jeszcze poćwiczyć obsługę.
proszę bardzo, jestem teraz mniejszy. Jeszcze a propos kursu, bo to nie wszystko. Jak mówiłem o paru fajnych rzeczach, które pozwolą ci krok po kroku wybrać działkę i przygotować się do budowy. W zeszłym tygodniu wprowadziłem dla wszystkich kursantów, bo już ponad 100 osób kupiło mój kurs i daję taką 30-dniową gwarancję satysfakcji. Jeżeli kurs ci się nie spodoba, daję znać, nie mam żalu, zwracam wszystkie pieniądze, zero ryzyka i pochwalę się, że na ponad 100 kursantów tylko jedna osoba zwróciła kurs. To tylko dlatego, że po zakupie kursu 3 dni później kupiła dom i okazało się, że po prostu kurs o wyborze działki już jej nie jest potrzebny, więc przeprosiła, zwróciłem pieniądze i tyle. Tak więc masz gwarancję 30-dniową, masz też dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku, gdzie jeszcze udzielam dodatkowych fajnych informacji dla moich kursantów, no i oczywiście można zadawać własne pytania. Będziemy robić pewnie w przyszłym tygodniu live'a, tak żeby każdy mógł się wypowiedzieć do kamerki, zadać pytania. No po prostu poznamy się, porozmawiamy i pomożemy sobie wzajemnie. Razem z kursem oczywiście dostajesz wzory umów, takie same jak przy zakupie mojej książki. Co bardzo ważne, masz dożywotnie dostęp do kursu. Ten kurs jest dostępny od razu. Kupujesz kurs i możesz go oglądać. Nie ma żadnych odcinków cotygodniowych, czekania na kolejne odcinki, nie robię nic takiego. Kupujesz kurs, wszystkie filmy są dostępne od razu, wszystkie wzory, wszystkie materiały elektroniczne, włącznie z moją książką i wszystkimi materiałami są dostępne od razu. Jest też przygotowany specjalny arkusz budżetu, który pozwoli ci oszacować koszty budowy całkowite. Od wyboru działki, tych wszystkich kosztów, o których mówiłem wcześniej, po wykończeniówkę. Arkusz jest bardzo szczegółowy, nie obejmuje tylko kosztów parapetówki. Tak więc to już we własnym zakresie. Koszt parapetówki musi każdy ustalić pod siebie. Jeżeli kupisz kurs już teraz na naszej stronie, oczywiście nie mogę tego skopiować, no bo czemu nie? Momencik. Muszę jeszcze trochę tutaj poćwiczyć obsługę tego. No nic. To oczywiście jest dodatkowy rabat 40 zł. Wszystkie materiały przesyłam także kurierem. Pewnie już jutro, jeżeli dzisiaj ktoś kupi, to już jutro wysyłam. No dobra, czy są jakieś pytania? Nie, arkusz budżetu nie jest razem z książką. Natomiast wersja jego, tego arkusza jest taka wcześniejsza na kanale na YouTubie, także na moim blogu. Chyba jak wpiszesz koszty budowy, to się powinien wyświetlić. To jest wersja taka pierwsza, natomiast z kursem jest już taka wersja ostateczna. Dobra, czy są jakieś pytania? Jeżeli nie, to mamy już ostatni odcinek a propos ogrzewania domu. Czym ogrzać dom i jak do tego w ogóle podejść? Bo to jest pytanie, które jakoś bardzo dużo budzi wątpliwości i chyba dlatego, że tych opcji jest bardzo dużo. Proponuję zacząć od tego, jak chcemy ogrzewać dom, w jaki sposób to ciepło ma docierać do naszego domu. Nie myśleć na razie, czym będziemy ogrzewać dom, tylko w jaki sposób będziemy to ciepło dostarczać. Najprościej, to co jest najbardziej znane i ja bardzo polecam, to jest ogrzewanie podłogowe. Podłoga jest ciepła, może nawet no, nie jest zimna, jest po prostu o odpowiedniej temperaturze. Nagrzewa się, oddaje ciepło z podłogi ku górze. To jest bardzo fajne. Przy podłodze jest trochę cieplej, przy głowie jest trochę chłodniej. Optymalny rozkład temperatury. To, czy w podłodze będą rurki z wodą, czy to będą jakieś kable grzejne, które ogrzewają dopiero wylewkę, podłogę i dopiero ta podłoga oddaje ciepło, nie ma znaczenia. Tak pod kątem komfortu nie ma znaczenia. Więc polecam, po prostu polecam. Przy budowie domu nie polecam za to grzejników, no chyba że w jakichś konkretnych pomieszczeniach, na przykład nie, w garażu, przypuśćmy, że chcemy mieć w garażu kącik jakiś techniczny, no to warto mieć kaloryfer, żeby się dogrzać, no przykładowo, ale tak ogólnie polecam ogrzewanie podłogowe w całym domu.
Jeżeli z jakichś powodów nie chcesz mieć ogrzewania podłogowego, na przykład możesz mieć jakiś parkiet, który nie działa. Chyba są parkiety, które działają z ogrzewaniem podłogowym, ale być może akurat masz na myśli jakiś konkretny, który nie działa, no to wtedy możesz ogrzewać się na przykład ogrzewaniem nadmuchowym, czyli po prostu powietrze ciepłe do ciebie dociera, do twoich pomieszczeń, albo możesz mieć ogrzewanie sufitowe, albo podtynkowe. Można to wszystko rozważyć. Z doświadczenia ogrzewanie nadmuchowe jest ok, to znaczy, że ludzie chwalą je, jeżeli takie ogrzewanie mają, albo może nie narzekają. Ogrzewanie sufitowe i potynkowe brałbym pod uwagę tylko w jakichś takich naprawdę konkretnych sytuacjach, takich, że inny sposób nie działa. Moim zdaniem ogrzewanie potynkowe czy też sufitowe, kapilarne jest dobre w momencie, kiedy remontujemy na przykład stary dom albo mieszkanie, kiedy już nie ma możliwości włożenia rurek z wodą w podłogę, bo na przykład nie możemy podnieść podłogi wyżej, więc musimy się ogrzać w inny sposób, tak? No to wtedy rzeczywiście takie ogrzewanie będzie nawet lepsze od ogrzewania kaloryferami, ale nie będzie lepsze od ogrzewania podłogowego. W związku z tym zachęcam do tego rozwiązania. Zasadniczo starajmy sobie podczas budowy domu ograniczać możliwości. Starajmy się korzystać z rozwiązań, które są znane i dobre i nie zawracajmy sobie głowy rozwiązaniami, których nie znamy. Tak najprościej sobie życie ułatwić. I w momencie, kiedy mamy ogrzewanie podłogowe, no to pytanie jest teraz, w jaki sposób to źródło ciepła dostarczyć do całego budynku. To może być pompa ciepła, powietrze-woda, czyli w mega wielkim skrócie pobiera ciepło z zewnątrz i przekształca je w taki sposób, że podgrzewa właśnie wodę w podłogówce. To jest dobre rozwiązanie, tylko że trzeba wziąć pod uwagę to, że po pierwsze jest koszt pompy, koszt jakichś przeglądów corocznych. Trzeba to wszystko po prostu policzyć. Zawsze trzeba wziąć pod uwagę całkowity koszt danego rozwiązania. Przy domu tak mniej więcej do 150 m kwadratowych powierzchni ogrzewanej wystarczy pompa ciepła powietrze-woda. Nawet pewnie przy trochę większym domu. Natomiast jeżeli mamy dom znacznie większy, to już trzeba będzie mieć pompę powietrza gruntową, która jest droższa. To polega na tym, że robi się odwierty na działce, tam się wsadza taki kolektor, który pobiera ciepło z gruntu i dostarcza je do domu. Wniosek z tego jest taki, że lepiej, znacznie lepiej zainwestować podczas budowy domu więcej w izolację podłogi, ścian i stropu, tak żeby zapotrzebowanie twojego domu było jak najmniejsze, po to, żeby koszt urządzenia, które będzie dostarczało ciepło do twojego domu, było jak najniższe. Każde urządzenie, czy to będzie pompa ciepła, piecnek, ogroszek, cokolwiek, za jakiś czas będzie podlegało usterce, będzie podlegało naprawie, prawdopodobnie kosztownej. Natomiast jeżeli wybudujemy raz dom dobrze zaizolowany, jest to inwestycja właściwie na cały czas życia budynku. Więc jeżeli mamy inwestować, to w podwyższenie izolacyjności. Możemy także dostarczyć ciepło, oczywiście, mając na przykład piec gazowy. I jeżeli ktoś ma gaz tuż przy drodze, ten koszt podłączenia tego gazu jest względnie niski, ogrzewanie gazowe będzie w wielu przypadkach najlepsze. Dalej jednak kładę nacisk na to, żeby dać dużo izolacji na podłogę, na ściany i na strop. Myślę, że nawet 15 cm czy 20 cm styropianu na podłogę, 15-20 na ściany i nawet 30 cm wełny na poddasze wcale nie jest za dużo. Jeżeli nie pompa ciepła i nie gaz, możemy rozważyć grzanie kablami grzejnymi. Rozwiązanie jest najtańsze, jeżeli chodzi o montaż. Pobór energii jest największy, ale jeżeli mamy małe zapotrzebowanie budynku na ciepło, jeszcze na przykład będziemy mieli fotowoltaikę na dachu, może się okazać, że to rozwiązanie będzie całkiem fajne, tak? Możemy rozważyć co jeszcze? Piecnek ogroszek na pelet. Możemy, jak najbardziej. Policzymy tylko wszystkie koszty. Mianowicie, jeżeli chcemy mieć piec, to musimy wybudować kotłownię, która zabiera nam miejsce, tak? Mówiłem, że 1 metr kwadratowy może kosztować nawet 3000-4000 zł, więc no, taka kotłownia kosztuje. Musisz mieć komin spalinowy, który kosztuje. Musisz mieć sam piec i musisz to wszystko poinstalować. I czasami się okazuje, że ten koszt pieca niby niski, tak, ale plus koszt kotłowni, plus koszt komina, plus wyrówna się z kosztem pompy ciepła.
No a piec na ekogroszek oznacza, że jednak no, trzeba tego trochę roboty wykonać tak przy tym piecu. Wrzucać ekogroszek do pieca, czyścić ten piec, co nie każdemu się podoba. W związku z tym upraszczamy sobie życie. Pierwsza rzecz, jak chcesz dostarczać ciepło do pomieszczeń, tak? Podłogowe ogrzewanie czy jakoś inaczej. Druga rzecz, czy chcesz mieć komfortowo w domu, czyli masz ogrzewanie bezobsługowe, czy jednak chcesz się trochę pomęczyć, na przykład właśnie ekogroszkiem, aby no może trochę obniżyć koszt ogrzewania, tak? No bo być może no, jest tak, że koszt montażu pieca na ekogroszek może być podobny do pompy ciepła, ale potem koszty ogrzewania mogą być niższe. Jednak koszt ekogroszku będzie po prostu niższy niż koszt energii elektrycznej przy pompie ciepła. Oczywiście wszystko wymaga obliczeń na konkretnym modelu, tak? Czyli twój projekt w konkretnej lokalizacji będzie miał jakieś zapotrzebowanie na ciepło. Ten sam projekt w innej lokalizacji może być mniejsze albo większe zapotrzebowanie na ciepło, bo na przykład usytuowanie domu, tak? Widzieliście te rysunki wcześniej. Może być tak, że masz bardzo duże zyski ze słońca. Dzięki temu twój dom ma po prostu mniejsze zapotrzebowanie na ciepło od tego samego budynku, który jest w jakiś inny sposób zorientowany według stron świata i tych zysków słonecznych ma mniej. Marcin pyta, Sławku, geodeta parę dni temu powiedział mojemu bratu, że przydomowa studnia nie jest w stanie zasilić w 100% zapotrzebowania w gospodarstwie domowym. Geodeta prawdopodobnie takiej studni nie ma, ponieważ ja mam studnię 8 lat i mam wodę cały czas. Jak najbardziej taka studnia zapewni twój dom wodę przez cały czas. Nie ma z tym żadnych problemów. O, napisałeś że potem dalej, zdziwiło mnie to, ponieważ w okolicy jest mnóstwo takich gospodarstw, które nie mają przyłącza do sieci wodociągowej i nie słyszeliśmy nigdy, żeby ktoś miał problem. No właśnie, nie mam tego problemu. Natomiast jeżeli ktoś planuje mieć własne ujęcie wody, niech przebada wodę, niech próbkę wody da do sanepidu, żeby zobaczyć, czy to nie ma jakichś dziwnych rzeczy. Na przykład w mojej okolicy jest za duży poziom żelaza i manganu. Musiałem kupić po prostu filtr odpowiedni, który powoduje, że woda jest taka, jakby być powinna. Jest ok, no ale lepiej sobie z tego zdawać sprawę. No, mój sąsiad nie zbadał, nie wiedział o tym i przez pół roku się męczył z żółtą wodą. Dosłownie leciała mu z kranu żółta woda. Więc jak wiesz, jaka jest woda, są pewne możliwości, aby ta woda była oczyszczona przed dotarciem do osób, które z niej korzystają. Aleksandra pisze, dzięki ogromne za to, co robisz. Także nie ma problemu. Polecam twojego bloga wszystkim znajomym, którzy chcą się budować. Mnóstwo informacji w jednym miejscu. Dobrze, że cię znaleźliśmy. Pozdrowienia z Łodzi. Pozdrowienia trochę z okolic. Ja teraz mieszkam pod Żardowem, więc całkiem niedaleko. Całkiem niedaleko Łodzi. Marcin pyta, podłogowe w całym domu, czy może jakiś system mieszany? Powiem tak, ja na przykład mam jeden błąd w sypialni, ponieważ uwierzyłem, niestety, tak to jest, ludziom, którzy mówili, że w sypialni nie powinno być ogrzewania podłogowego, bo kurz się unosi, bo nogi puchną i że w ogóle to jest niezdrowe. Okazało się, że to jest bzdura. Można puścić wodę w podłogówce o takiej temperaturze, że jest po prostu podłoga nie jest zimna, ona jest komfortowa, ona nie jest zimna, jest ok i ogrzewa się taką podłogą także w sypialni. No ja akurat podłogówki w sypialni nie zrobiłem i mam grzejnik. Uważam, nie jest to może jakiś duży błąd, ale teraz nigdy bym tak nie zrobił. Miałbym wszędzie ogrzewanie podłogowe plus grzejnik, może w łazience. Tak. Słuchajcie, ominąłem jeden ważny slajd, wydaje mi się. Jak to się stało? Widzicie, jak to się stało? Nie wiem, jak to się stało. Słuchajcie, więc jeżeli teraz, dzisiaj lub jutro do 10, no bo wiadomo, że trzeba to czasami sobie przemyśleć przez sen. Jeżeli ktoś kupi moją książkę, tak, i wybierze przy zakupie książki odbiór osobisty, tak nietypowo, to bez obaw książkę wyślę na mój koszt, na podany przez ciebie adres. Jeżeli chciałbyś, żeby książka dotarła do paczkomatu, to po prostu wpisz numer paczkomatu. Tak więc zachęcam już teraz. Niezależnie, czy kupisz wersję tą papierową za 55 zł, czy wersję rozszerzoną, która obejmuje także audiobooka, e-booka, a także dodatkowy taki bonus, film, w którym
mówię jeszcze więcej na temat przygotowania do budowy. Ta wersja rozszerzona kosztuje 75 zł. I jeżeli kupisz także ten pakiet rozszerzony, także jeżeli wybierzesz przy zakupie odbiór osobisty, bez obaw pokrywam koszty wysyłki. No i oczywiście zachęcam bardzo do spojrzenia na mój kurs. Po prostu przepiszę, bo jednak kopiowanie mi dzisiaj nie wychodzi. Jeżeli dzisiaj lub jutro, też do godziny 10, kupisz kurs i wpiszesz kod taniej, rabat 40 zł na kurs. Całkowita cena kursu już z rabatem to jest 350 zł brutto, żadnych podatków nie ma, żadnego dodatkowego kuriera czy cokolwiek, żadnych ukrytych opłat nie ma. 350 zł z tym kodem taniej. Razem z kursem otrzymujesz moją książkę, wzory umów, poradnik będę w projektach i mnóstwo, naprawdę mnóstwo przydatnych, wartościowych materiałów, które pozwolą Ci wybrać działkę, wybudować dom. Już większość moich kursantów kupiło działkę, a część z nich już zaczęło budowę, tak więc naprawdę kurs działa. Bardzo polecam, aby się z nim zapoznać. O, Michał pisze, że kupił dziś parę godzin za wcześnie. Ach, no. Przykro mi. Nie wiem, czy możemy to jakoś wycofać. Daj znać, dobra, mailem. Może coś się uda zrobić, albo może nawet, słuchaj, wiesz co, napisz mi numer konta, zwrócę Ci 10 zł, tylko kosztów wysyłki. Dobra, myślę, że będzie fair, bo kupiłeś książkę tego samego dnia, byłeś na moim webinarze, tak więc myślę, że będzie w porządku, jeżeli zwrócę Ci te koszty wysyłki na Twój numer konta, więc prośba o mail, a mój mail jest na moim blogu lub na... O, tutaj. O, sławek@poradnik-budowlany.com. Wielkie dzięki, słuchajcie, poczekam jeszcze dosłownie minutkę, o rany, jest 20:40. Naprawdę nie potrafię przestać mówić, bardzo przepraszam. Jeżeli macie jakieś pytania, to napiszcie teraz. Poczekam dosłownie minutkę, jeżeli nie będzie pytań, no to będę się z Wami żegnał. No Albert, także nabierz do mnie wiadomość, dobra? Podaj numer konta. Nie ma sprawy. Kamil pyta, gdzie pod Żardowem najlepiej szukać działki? Akurat pomagam mojemu znajomemu Grześkowi szukać działek w okolicy. Ja mogę polecić Henryszew pod Żardowem, bo tam mieszkam, jest fajna okolica. Działki najczęściej tutaj stoją po 85 zł, 90 zł za metr kwadratowy. Minimalna powierzchnia działki budowlanej w Henryszewie to 1000 m kwadratowych. Możesz też zobaczyć w miejscowości Działki, także są fajne tam okolice, lub w Bieganowie pod Międzyborowem. Tam też są fajne działki w niezłych cenach. Fajne jest Międzyborów, ale Międzyborów to już są ceny takie trochę żardowskie niestety, tam 130-150 zł za metr kwadratowy, jeszcze większe, tak więc fajna okolica, ale no, ciut drożej. Jeszcze jest jakaś miejscowość, ale nie pamiętam nazwy, po drugiej stronie zalewu, po stronie zachodniej. Napisz mi to, może ten, odszukam, bo był tam właśnie mój znajomy ostatni, nawet zdjęcia mi wysyłał. Fajna działka, dużo lasów, tylko akurat działka, którą trafił, miała mały problem, bo obok był gołębnik, a gołębie potrafią robić różne niefajne rzeczy na działce, w związku z tym nie zaryzykował i tej działki nie kupił, ale być może gdzieś w okolicy są jakieś ciekawe, więc daj znać. Marcin pisze, że nie doczytał, że to powtórka, ale i tak było warto posłuchać raz jeszcze, więc to bardzo mi miło, że drugi raz nie przynudzałem. Starałem się, jak widzisz, trochę więcej, trochę innych informacji udzielać, żeby było ciekawiej, więc cieszę się, że dotrwałeś do końca. Michał pisze, dziękuję, myślę, że buduję z tobą dom. No o to chodzi, tak? Budowa domu naprawdę jest łatwiejsza niż myślimy. Wymaga to trochę przygotowań, trochę pomyślunku, trochę rozpisania sobie tego, co potrzebujemy, ale jak zrobimy to wcześniej, rozpiszemy sobie to, czego potrzebujemy, będziemy wiedzieć, czego chcemy i zaczniemy budowę i przyrzekamy sobie, że nie będziemy zmieniać decyzji co 5 minut, to naprawdę budowa będzie szła bardzo fajnie, tak? Największy problem to jest tak naprawdę pośpiech. Jak ktoś się spieszy, to zawsze jest problem z budową. I to, że ludzie, którzy się budują, często zmieniają decyzje z dnia na dzień, tak? Do tego stopnia, że potrafią przesunąć ścianę działową, która już jest wybudowana. Tymczasem, jeżeli będziesz wiedział wszystko na samym początku, to budowa naprawdę będzie ok. Tylko ważne jest
i ja i mój blog, tak, i moja książka, ale głównie jednak projektant, rzetelny wykonawca i kierownik budowy. Chroboty, może chroboty. Jak ten czas leci. Bardziej piszę, jak ten czas leci na moich webinarach. No powiem, że ja też zaczynam, siadam do webinaru o godzinie 19. Patrzę, że jest za 10:20, więc czuję, że już powinienem się do końca zbliżać. Kończę webinar z myślą taką, że jest całkiem nieźle, czas mi minął i się zmieściłem w tej jednej godzinie. Patrzę, jak teraz jest 20:40. Zawsze mnie to zaskakuje. Marcin pisze, że mnie przeraża wybór wykonawcy. No tak, no wybór wykonawcy jest trudny. Polecam moją książkę oczywiście. Słuchajcie, to jest tak. Jest bardzo wielu rzetelnych wykonawców. Wykonawców, którym zależy na tym, żeby było wszystko dobrze. Jest ich naprawdę bardzo dużo. Tylko, że my słyszymy i widzimy najczęściej tych partaczy, niestety, tak? Którzy budują się, jak im się podoba, którzy zaczynają budowę z opóźnieniem, którzy nie przychodzą na budowę, którzy piją na budowie. Są tacy, niestety, magicy, jak to mówię, ale da się ich odrzucić na etapie wyboru wykonawcy, tylko trzeba rozmawiać z wykonawcami, oglądać ich pracę, rozmawiać z klientami, u których się budowali, wykonać trochę tej pracy, żeby ich przetestować, a nie brać często ekipę w ciemno, nawet z polecenia. Z doświadczenia wiem, że ekipa z polecenia może być dobra, ale wcale nie musi. Każdą ekipę, niezależnie od tego, kto ci ją poleca, kto ją ci podesłał, gdzie dostałeś do niej kontakt, każdą ekipę traktujesz tak samo i ją po prostu sprawdzasz według moich zasad i założeń. Emil pisze, ja mogę słuchać ciebie, a zapamiętam wszystko na pamięć. Już widzę, że dużo pamiętasz, bo pamiętam na poprzednim webinarze mówiłeś o działce z gruzem, o historii, którą opowiadałem już wiele razy i o innych rzeczach, tak więc fajnie, że to pamiętasz, bo takie sytuacje życiowe pomagają. Jak widzimy, że ktoś popełnił jakiś błąd, jak to zapamiętamy, to będziemy wiedzieć, w jaki sposób my mamy postępować, aby tego błędu nie popełnić. Słuchajcie, wielkie dzięki. Ja idę odpocząć, może obejrzę sobie jakiś serial. Wróciłem do Breaking Bad, oglądam właśnie pierwszy odcinek 5. sezonu, znowu, tak więc robię sobie dzisiaj wieczór wolny. Do usłyszenia, jak macie jakieś pytania, dawajcie znać. Jak macie jakieś tematy do poruszenia, piszcie maila. Za jakiś czas zrobię kolejny webinar już o jakimś innym temacie. Chciałbym poruszyć tematy, które Was interesują, tak więc dawajcie mi znać, czego potrzebujecie. A tymczasem żegnam się z Wami serdecznie i życzę Wam przemiłego wieczoru.